Witam Państwa. Eunika Chojecka w programie Kowalski-Chojecki na żywo w telewizji Idź Pod Prąd 8 czerwca w piątek. I ze mną oczywiście prezes partii Ruch 11 listopada Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam serdecznie i pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam również. Ustaliliśmy datę i dzień tygodnia, to już jest wielki sukces nasz. I to nie sukces. Trzeba było przeprowadzać głosowania na tej sprawie. To jest jedna z trudniejszych spraw na naszym kolegium redakcyjnym 30-sekundowym. Nie zwłoki No wy nie macie z tym problemu, ja czasami mam, także posiłkuję się tutaj serwisem od Cezarego Kusowicza. Mamy dłuższe doświadczenie dziennikarskie. Życiowe. Słuchajcie, zaczniemy chyba z grubej rury, czyli zaczniemy od... rządu światowego, no nie, o biskupie, arcybiskupie Głudziu. To jest następny temat, który przygotowaliśmy, ale na początku porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Turynie. Tam rozpoczęło się wczoraj tajne spotkanie grupy Bilderberg. I okazuje się, że Po raz pierwszy wiemy o tym, że został zaproszony na to tajne spotkanie przedstawiciel Watykanu i to nie byle kto, bo kardynał Pietro Parolin, czy Parolin? Parolin jednak, ustaliłem to bezsprzecznie. Parolin, tak, sekretarz stanu Watykanu, czyli szef watykańskiej dyplomacji. Zacznijmy może od wytłumaczenia. Czym jest ta grupa Bilderberg? Bo tutaj już się wprowadzamy w taki temat teorii spiskowych, czy jeszcze nie? No to jest bardzo ulubiony temat niektórych widzów takich programów. My na szczęście nie tkwimy wyłącznie w takich klimatach. No cóż, znaczy to nie jest tajne, skoro wiemy. No właśnie, to jest niby tajne. Czyli to nie jest spisek jak wszystkie gazety. Znaczy, nie jest tajny spisek, jeśli wszystkie gazety w świecie o nim dzisiaj piszą. To już nie jest tajne. Wiadomo, że coś takie spotkania są. A po drugie wiemy, kto bierze w nich udział. A po trzecie zaprasza się dziennikarzy, ale nie wolno im gadać. Może nie wiemy do końca, kto bierze. A co najistotniejsze, to nigdy nie wiadomo, jakie są ustalenia, ale i tak wszystko jasne. No właśnie, podobno w tamtym roku ta grupa rozmawiała o tym, jak wyrzucić Donalda Trumpa z Białego Domu. Jak nie dopuścić do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z Eurokołchozu. Tak, no w tym roku podobno Radosław Sikorski wraz z małżonką, czyli... Takie małżeństwo służbowe. Wielki mąż staniku Małej Rzeczpospolitej, ale za to mąż swojej żony, to znaczy, że wiadomo... Wielkiej żony. No swojej, to nie byle kto i myślę, że cała pozycja Radosława Sikorskiego wynika z tego, że jest mężem swojej żony. Inaczej nikt by go nigdzie nie zapraszał. No zaraz powiemy jeszcze, kto tam będzie brał udział, czy kiedyś brał udział w spotkaniach grupy, czy klubu Bilderberg, ale powiedzmy jeszcze więcej. Mówi się o tym, że to jest zaczątek rządu światowego. No, oni się z tym nie kryją nawet. To jest taka, można powiedzieć, lewacka jaczejka, jakiś taki, no... jakaś odmiana, powiedzmy, zachodnia międzynarodówki komunistycznej. Tylko, że tutaj no, tacy już nie zatwardziali komuniści, jak kiedyś się spotykali z towarzyszem Stalinem, a dzisiaj spotykają się z towarzyszem Suskim w Pekinie. No bo ci to tak na twardo, tam pierwszy sekretarz komunistycznej partii Włoch, pierwszy sekretarz trzeci sekretarz komunistycznej partii PiS, nie? I tam no wszystko to towarzystwo tam z tym dżing-pang-pongiem się jakoś i tak dalej. A tutaj to jest zwierciadlane jak gdyby odbicie tego samego celu, tych samych ideałów antybożych, tylko że w świecie zachodnim. Nie? Oni jasno deklarują, naszym celem jest zbudowanie globalnego rządu i zlikwidowanie państw narodowych. Początek tego to są lata 50. i tam niestety obywatel polski ma swój bardzo brudny wkład. To jest ten, który... Józef Ratzinger. Dokładnie tak. Ten, który zawsze był takim, można powiedzieć, agentem ulokowanym przy Sikorskim. Wszystko, co Sikorski robił, z kim się spotykał, to wszystko było raportowane do lewaków. Nie wiemy tylko dokładnie, czy zachodnich, czy wschodnich, czy do obu. To jest tylko pytanie. I kiedy już wydano wyrok śmierci na premiera Sikorskiego, no to ten jego cień praktycznie tym razem odstąpił i
sobie gdzieś nie pojechał razem z generałem Sikorskim i wtedy zamordowano generała Sikorskiego. Potem właśnie ten człowiek stanął jako taki ojciec założyciel tego porozumienia światowych, bardzo bogatych, wpływowych lewaków w różnych gremiach politycznych, biznesowych i kościelnych, jak się okazuje. I rozpoczęły się te spotkania. Początkowo miały być ukryte, no ale jeszcze troszeczkę wolny świat dziennikarski działał i namierzono te spotkania za... O, właśnie Golonka wjeżdża. Witamy, Kornelię. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. No właśnie, mówimy o tym, że to jest tajna grupa, tajne spotkanie, ale tak jak powiedział Marian Kowalski, no i lista jest jawna i miejsce jest jawne i tematy są jawne, no ale może tak naprawdę oni rządzą światem. Ja myślę, że nie tyle rządzą, co dokonują pewnego porozumienia i nadają ton. No, najciekawsze jest to, że brał udział w tym spotkaniu były minister Rostowski. No, jakim cudem ten człowiek został ministrem finansów w Polsce? Jak on cały... Nikomu nieznany, nic nie zrobił. Ja mówię tak, podobnie wygląda kariera pana młodego Morawieckiego dla mnie. To jest dokładnie to samo. Tak. Niewykluczone, że za parę lat i Morawieckiego tam zobaczymy. Tak, tak, tak. Bo jest na tej nieoficjalnej liście, której nie znamy. Wiemy, że są osoby, które w tak zwanym lepszym towarzystwie są tolerowane i przedstawiane jako autorytety. I świat mediów ma obowiązek o nich mówić dobrze, udostępniać im swoją przestrzeń i raportować to, co ci ludzie myślą. Ja nie wiem, czy ci ludzie mają takie przełożenie bezpośrednie na... czy mogą wydawać polecenia do wykonania, ale wiemy, że stworzenie jakiegoś wrażenia i opinii w świecie, zwłaszcza przy pomocy mediów, nadanej pewnej narracji, to jest tylko krok do tego, żeby to zostało przekute w czyn, czyli w realizację polityczną. I wystarczy zwrócić uwagę, jak wygląda w Polsce sytuacja w mediach, wiemy, że niezależnie od tego, jaką stację się ogląda, no może teraz mniej jest to, mniej tak zunifikowane jak za rządów Platformy, że wszystkie stacje te prywatne i ta państwowa, to w zasadzie wyznawały tę samą ideologię. To był taki głos, który, jak się mówi, nie katolicki głos w swoim domu. Teraz przejdziemy do tego, że teraz i katolicki głos w swoim domu może zabrzmieć całkiem podobnie. Równorzędnie i podobnie. I, no bo ludzie głosują to, co im powiedzą w telewizji. Nie ma innego wyjścia. Wiemy, że monopol w mediach może posłużyć, jeżeli osoby wpływowe, o dobrych nazwiskach, tak zwane się w Polsce nazywało kiedyś autorytety moralne, tam jakieś autorytety polityczne, będą jakieś ustalenia swoje przekazywać do transmisji dla zwykłych ludzi. To już zaczyna działać. Potem sobie ludzie wygłosują to, co im się powie w mediach przez odpowiedni czas. I sama lista tych osób, które... Właśnie, to może powiedzmy. A no właśnie. Uczestniczyli czy uczestniczą w takich spotkaniach Angela Merkel, małżeństwo Clintonów, Dawid Rockefeller, Bill Gates, Tony Blair, w przyszłości Pierre Elliott Trudeau, premier Kanady. Tak. Ten, co ostatnio tańczył, że tak powiem, przed mikrofonem. Nie wiem, czy widzieliście na Twitterze. Czyli synek też tańczy, jego ojciec syn. Tańczy. Tak, tak. To jest normalnie jakaś banda niezłych. W spotkaniu oczywiście, tak jak mówiliśmy, bierze udział Radosław Sikorski z żoną, Anne Applebaum. Oni zabiorą głos na temat populizmu w Europie. To chyba będą mówić co powiedzą o sobie. W przyszłości uczestniczyli w tych spotkaniach Aleksander Kwaśniewski, Jacek Rostowski, już wspomniany, Andrzej Olechowski, współzałożyciel Platformy, a w tym spotkaniu będzie też uczestniczył Grzegorz Hajdarowicz, właściciel między innymi tygodnika Przekrój, czy dziennikarz Rzeczpospolita. Uważam, że. I to są nazwiska, jedne z wielu, i tak jak mówiliście, one reprezentują jakiś określony światopogląd, czyli światopogląd lewacki. No są to establishment lewicowy. Tacy ludzie, woleliby się nazwać liberałami raczej. No kiedyś to by się ich nazywało komunistami. I koniec. Teraz to już nie wypada być komunistą, bo już wiadomo, że ci ludzie jadają znacznie lepiej niż komuniści i mają majątki już jawne i pozycję zupełnie niekomunistyczną. Żyją sobie jak królowie. I powiem tak, no to jest taka
takie miejsce według mnie, gdzie się dokonuje pewnego zakomunikowania światu, kto tu, z czyim głosem trzeba się liczyć. No bo nie miejmy wątpliwości, że politycy tacy niezapraszani do tego środowiska są też przedstawiani jako tacy mniej istotni. No, na przykład Donald Trump, tak? No właśnie. I tutaj wiemy, że Donald Trump, no dla mnie to jest jednak człowiek o zupełnie innych walorach niż to towarzystwo, no bo pani Clintonowa, osoba wyjątkowo niesympatyczna, która w zasadzie potrafi prawić wyłącznie jakieś komunały, opowiadać rzeczy takie wodoleństwo. I co najważniejsze, nigdy ta kobieta nie pracowała. To jest taki zawodowy władca marionetek i reszta tego towarzystwa. Zawodowi władcy marionetek. No, ciekawostką jest pan Tony Blair, który w zasadzie był politykiem Partii Pracy, ale zupełnie kontynuował linię pani Thatcher, tą taką w sprawach gospodarczych oczywiście. Wszyscy liczyli, że on tam zrobi socjalizm, prawdziwie Wielkiej Brytanii. On mówi, nie. Czyli wiadomo, że im wolno więcej. Zupełnie co innego obiecują przy wyborach, a co innego robią. I naprzeciwko, i nie wywołuje to protestów ulicznych w ich krajach, gdy robią w konia miliony wyborców. Czyli dziennikarze też im sprzyjają. No oczywiście, bez tego się nie da sprawować władzy w świecie. Tu oczywiście ten klub Bilderberg, on się tam spotyka, tak jak powiedzieliśmy, od lat 50., czyli pół wieku, nie jest to żadna sensacja, ale sensacją jest właśnie udział bezpośredniego przedstawiciela papieża Franciszka. To jest coś, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii. Można powiedzieć, że w tym momencie system się domknął. Bo kogo brakowało w tym rządzie światowym, tym nieformalnym rządzie światowym? No byli przedstawiciele polityki, to jest oczywiste, jakichś tam służb i mediów, tak dalej. Byli dziennikarze, takie autorytety, gospodarki, przeróżne, moralne, takie śmakie i owakie, no ale brakowało kościoła rzymskokatolickiego. I to wiadomo, że nie chodzi o jakiegoś tam takiego kieszonkowego pseudo biskupa jak Pieronek czy innych, takiej friszki tam się już nie zaprasza. To oni w Polsce mogą w tych komisjach, znaczy fundacjach Batorego i tam, no to oni tam mogą się wydziczać, ale to jest inny poziom. Tam przyjedzie sekretarz stanu Watykanu. Dokładnie, tam przyjechał, no można powiedzieć, wysłannik czy zastępca, czy no, delegat papieża na sprawy międzynarodowe. I tu jest jeszcze ciekawa ta osoba tego Pierro Parolin, jak tam, czy Parolin, czy tam jeszcze brzydziej można to odmienić. Pamiętacie, że on się zameldował także na kierunku chińskim. I rosyjski. I rosyjski. No to ja tak chcę eskalować napięcie, bo właśnie odbyła się wizyta towarzysza Putina w Chinach i tam stwierdzili, że to jest mój najlepszy przyjaciel. Spotkanie dwóch bratnich dusz. Tak, bratnia dusza. Wszystko zostało potwierdzone czym? Kiełbasą i samogonem. To oficjalnie zostało powiedziane, żeby proletariusze wszystkich... I konserwatywnie. Konserwatywnie, spiryt i tuszonka byli. Także, żeby, wiecie, proletariusze wszystkich krajów się tu nie buntowali, że oni jakiś kawior, że oni szampon, no i tak po swojsku kiełbasa i samogon, tak, zakończyli jak komunista raz z komunistą. Raz do roku można się tak poniżyć. No tak właśnie. poświęcić. I właśnie z tymi komunistami, oboma, rozmawiał towarzysz Parolin, tak, kardynał Parolin znaczy się, nie? Stąd widać, że Kościół katolicki dopiął system. Jeśli byście otworzyli sobie tę taką księgę, na którą się powołujemy tu każdego praktycznie dnia, czyli jak to Marian mówi, przewodnik geopolityczny, zobaczylibyście 17 rozdział Księgi Apokalipsy. Jest tam o wielkiej dziwce poświęcony rozdział. To jest gorzej nawet. Ten biblijny język jest gorszy niż nawet ja używam. To wiecie, tacy piękno duchowie chrześcijańscy zrobili z Biblii taki język dla grzecznych panienek i tak dalej. Tam są ostre słowa, takie prawie że na K. Wielka K. KKK, komunistyczny kościół katolicki, opisany jest jako właśnie ten, który pośredniczy między rządem światowym, królami tego świata, którzy będą chcieli zbudować rząd światowy, a masami, które trzeba ogłupić, które trzeba trzymać w posłuszeństwie. Właśnie tę rolę według Biblii spełnia kościół, który się podszywa pod Jezusa Chrystusa z miasta na siedmiu wzgórzach. Pytanie, co to za miasto? Nie chodzi o hełm lubelski.
Pytanie, czy Kościół katolicki się tego nie wstydzi? Bo przecież no, mieli świadomość papież prostytutka Franciszek... Prostytutka się nie wstydzi. Prostytutka jest przecież mocno wymalowana, mocno wydekoltowana. Tu jeszcze se może brzuszek pokazać. Teraz są takie mody. Ona wręcz epatuje swoim dziwkarstwem. To jest cecha prostytutki. Także Kościół katolicki nie jest cichodajką. Jest jawną zdzirą. Jak prawie rok temu kardynał Parolin wybierał się na spotkanie z prezydentem Putinem jako taki łącznikowy pomiędzy papieżem obecnym a Kremlem, no to on udzielił wywiadu i tam głęboko w serce i w głowę zapadły mi jego wypowiedzi, między innymi taka, no jadąc do Rosji. On mówił, że pokój, idea pokoju na świecie jest ważniejsza od jakiegokolwiek interesu narodowego. Mm-hmm. To tak, ja mówię, w Rosji to nie trzeba powtarzać, że trzeba walczyć o pokój za wszelką cenę, a i narody to tam jest tylko materiał transportowy w międzyczasie i od ilości wagonów wolnych, towarowych leży kwestia rozwiązania tego problemu, mm-hmm. jakie narody sprawiają. No Tatarzy krymscy to nieraz się już po raz kolejny są eksportowani na Daleki Wschód. Najeżdżą się. A, no i kiedyś na koniach, i co drugie, i co drugie, i co drugie powiedział kardynał Parolin, że wzrost tendencji nacjonalistycznych w Europie pokazuje, że widmo katastrofy nie zostało zażegnane. No to wiadomo, że to jest wróg. On osobiście i papież obecny, idei państwa narodowego, narodów jako takich. No to jeżeli są wrogami narodów i idei państwa narodowego, znaczy, że państwo ponadnarodowe, supernarodowe, najlepiej jeszcze lepsze, jest dobre, jest bliskie ich serduszkom komunistycznym. I ten plan realizują te łajdusy świeckie spotykające się pod nazwą dawnego hotelu, gdzie się pierwszy raz spotkali, oraz obecny Kościół katolicki, który w swej nazwie katolicki, czyli powszechny, czyli globalny właśnie, no tak, pasuje no to, do układanki jak ulał. To ja nie wiem, dlaczego niektórzy się upierają, że sobie szczególnie ceni jakąś tam suwerenność narodów i tak dalej. No, trzeba być wyjątkowo odpornym na lekcje historii Polski w czasach kościuszkowskich, wcześniejszych i późniejszych, żeby uważać, że hierarchowie katolicy, podkreślam, decyzyjni ci najwyższego szczebla, zupełnie w nosie mają zwłaszcza polski interes narodowy. Papież Franciszek na początku tego roku powiedział to otwartym tekstem. Tu nie ma żadnych, wiecie, tajemnic. Tutaj to, że katolicy, zwykli, uczciwi katolicy nie widzą tego, wynika z takiej emocjonalnej ślepoty. To tak jak zdradzany mąż, to się dowiaduje ostatni, jest taki coś, nie? No taki syndrom, że no człowiek tak zaufał komuś i nie może uwierzyć, że to jest skończony łajdak i oszust. Nie? I dokładnie tak zwykli katolicy patrzą na swój kościół, na swoją hierarchię i na swojego papieża zdrajcę. Nie mogą uwierzyć, że to jest piekłoszczyk, czyli z piekła rodem wysłannik, a nie żaden tam zastępca Chrystusa na ziemi, jak to się tam tytułuje, papieża i tak dalej. Albo mają strategię na przeczekanie tego papieża i następny będzie lepszy. No to jak zrobią wam rząd światowy, to w łagrach będziecie przeczekiwać, drodzy katolicy, no, do następnego papieża. Wtedy a wróćmy, jeszcze tylko chciałem zdanie. Franciszek powiedział w styczniu tego roku, państwa narodowe szkodzą Europie, bo przez państwa narodowe Europa jest niedorozwinięta, a my chcemy nowoczesności i rozwoju, no to my budujemy federacyjną Europę. I zapraszamy imigrantów. Oficjalne zdanie papieża Franciszka, głowy Kościoła Rzymskokatolickiego. A do tego dołożył, do Rosji mi się nie mieszać. Kto będzie się mieszał w wewnętrzne sprawy towarzysza Putina, grzeszy wobec stolicy apostolskiej nieposłuszeństwem. Tak. To jest Kościół katolicki. Mówiliśmy o tym już, to nie ja wymyśliłem, to media donoszą. A do tego, tak jak mówiliśmy, grupa Bilderberg sprzeciwia się planowi Donalda Trumpa America First, bo to też jest przecież nacjonalistyczny tak, i populistyczny program. Tak. Będą rozmawiać first, też... To można, ale America Russia. First nie można. Będą rozmawiać również na temat wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, 6 listopada już te wybory w tego roku. A także na temat przywództwa USA na świecie. Rozumiemy, że chcą to przywództwo zdetronizować. To jest cel polityki Rosji od dawna. To towarzysz Dugin, syn generała GRU,
opracował już w szczegółach taką doktrynę, w jaki sposób zniszczyć przywództwo Stanów Zjednoczonych. Stwierdził, że no frontalnym atakiem się nie da, bo są za cienkie bolki wszyscy razem wzięci, ale można dokonać izolacji Stanów Zjednoczonych na poziomie międzynarodowym. Dlatego Rosja staje się matką wszystkich ruchów, jakiekolwiek to mogą być, antyszczepionkowe, islamskie, ortodoksyjnie katolickie, antyaborcyjne, wszystko. Wszystko weźmie pod swoje skrzydła. Byle tylko jedną małą, że tak powiem, taką fałszywą flagę włożyć każdemu z tych ruchów. Musisz być antyamerykański. Ameryka to źródło wszelkiego zła. Zobaczcie, ostatnia sobota, wielka manifestacja antyszczepionkowa. To jest przecież jeden z punktów partii Ruch 11 listopada. My jasno to deklarowaliśmy. Kogo zaprosili organizatorzy tego protestu? Ruską agenturę do przemawiania. To jest właśnie jeden z dowodów tego, jak doktryna Dugina działa na całym świecie. Właśnie mówi się, że przecież, znaczy lewacy mówią i Ruscy, że Trump to ruski agent i tak dalej, że to jest właśnie ten przedstawiciel tego globalistycznego rządu. A właśnie jakoś tego Donalda Trumpa na klub Bilderberg nie zapraszają. Jeszcze działają przeciwko niemu. Tutaj nieoficjalne źródła podają też, że na przykład w 2017 roku został zaproszony na spotkanie klubu generał McMaster, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego wówczas w administracji Donalda Trumpa. Miał on też wpłynąć na Donalda Trumpa, żeby zmienił kurs. No a okazało się, że wyleciał z administracji Trumpa. Teraz doradcą amerykańskiego prezydenta jest już John Bolton. Panie Marianie, jak to wystawia świadectwo o Donaldzie Trumpa, że on jest czarnym charakterem numer jeden według tych wszystkich nazwisk, o których mówiliśmy tutaj? Merkel, Rockefeller, Clinton, Kwaśniewski, Applebaum, no i teraz Pietro Parolin. No jeżeli taka jest opinia tego lepszego towarzystwa, że Trump to jest tam, nie zna się na gospodarce, to jest populista, że jest prostakiem i tak dalej, to co to znaczy w dokładnym przekładzie? To jest porządny facet. To jest człowiek, na którego trzeba stawiać. I ja mówię tak, przeciwko Donaldowi Trumpowi w Polsce też jest otworzony Volksfront, szeroki Volksfront. Od prawa do lewa. Oczywiście. Czyli od Korwina, czyli takich już teraz deklarowanego stronnictwa moskiewskiego wprost, po tak zwanych Europejczyków. Trump jest człowiekiem, o którym to lepsze warszawskie towarzystwo nie mówi nigdy nic dobrego, a zwykli ludzie mówią, no to jest nasz człowiek. Na tym to polega. I ten Volksfront taki antytrumpowski, od Korwina po Kołodkę, ma odzwierciedlenie wreszcie świata. Polska tutaj dokładnie taką samą sytuację prezentuje. I myślę sobie tak, Donald Trump pokrzyżował wszystkim szyki. A ja pominę niuanse, czyli to zupełna niewydolność polskiej dyplomacji w kwestii tego, prawda, tego aktu 447, no to jak mieliście sznepfa w Ameryce tyle lat jako ambasadora, się nie dziwcie, że tutaj lobby żydowskie, powiedzmy, realizuje swoje interesy, a nie Polacy przy pomocy Stanów Zjednoczonych i lobby żydowskiego na Niemcach. Czy chociażby sprawa tej pani przyszłej ambasador, która też w zasadzie nie jest najlepiej zorientowana, delikatnie mówiąc, w sprawach polskich. I nikt nas nie pyta, czy ona tutaj, powiedzmy sobie, nie narobi więcej kłopotów niż ta pani z Izraela. To prawdopodobne. Widać, ta pani jest bardziej zainteresowana naprawą swojego wizerunku zewnętrznego. No bo licznik bije, a tu trzeba jeszcze, powiedzmy, robić tuning na gwałt. Przepraszam, no słowo gwałt może nie jest najlepsze akurat w tym kontekście, ale widać, co tą panią najmocniej frapuje. Chyba że przeniesiemy się do Czech, gdzie w środowisku, wyobraźcie sobie, transwestytów, nastąpiła seria gwałtów. Otóż jeden kombinator stwierdził, że on jest kobietą,
No i zaczął nocować razem z innymi paniami. No i? No i właśnie tak się skończyło, jak mówię. No ale może mu, jak ale ja się nie wiem dlaczego się dziwimy, skoro środowisko, które, że tak powiem, z działalności pomiędzy kolanami a pępkiem robi program polityczny, ideologię, tak. No to przecież wiadomo, że nie będą grać tutaj w Warszawy. Tylko w końcu instrumentarium pójdzie w ruch pod byle pretekstem. A ja powiem tak, no co by było, gdyby Clintonowa wygrała wybory? Wiecie, co by było? To był już było pozamiatane. Klub Bilderberg byłby już oficjalnie realizacja na Hamar. No tego się obawialiśmy. I ktoś mnie zapytał kiedyś, chyba na zjeździe naszym ostatnim, panie Marianie, ile Polska ma czasu? Ja powiedziałem, to ile? Do tej takiej przewidywalnej końca kadencji rządów Trumpa. Jak źle pójdzie. To tyle mamy czasu. I miejcie to w sercach wszyscy. No lub mniej. Ja jeszcze dodam, zwykle pesymistycznie. Lub mniej. No właśnie, jeszcze te dlatego druga kadencja Trumpa jest jeszcze, powiedzmy sobie, tym jak najbardziej optymistycznym scenariuszem, nie tylko dla Polski, ale zwłaszcza dla Polski. Przypominam, że realizację grupy Bilderberg, jej interesów, prowadził papież Franciszek już wcześniej. Tu już mamy oficjalne, tu już lud się dowiedział, że oni współpracują, no bo kardynał, towarzysz Parolin, już się wybrał oficjalnie na ten zaczątek rządu światowego, ale przecież wcześniej papież Franciszek został wynajęty najpierw do napisania encykliki tej przeciwko węglu. Tak, ekologicznej. Ekologicznej, tu też tak Parolin ma rozmawiać o ekologii. No to, bo oni już dostali pieniądze za tę ekologię i tak dalej. Przecież pojechał do Stanów Zjednoczonych w trakcie praktycznie kampanii wyborczej i w Waszyngtonie wygłosił mowę, której nie wstydziłby się Clinton lub nawet pani Clintonowa. Tak, no i taką wsparł panią Clinton. Oczywiście, pacyfistyczną, taką demagogiczną, bzdurną mowę zrobił papież Franciszek u Amerykanów. To jest bardzo niebezpieczne, bo kiedyś Ameryka była praktycznie całkowicie protestancka, no to tam se papież, co gada papież, kogo to obchodziło. A teraz niestety tam już około 30% populacji, szczególnie w wyniku napływu latynoskich emigrantów z Meksyku i z całej Ameryki Katolickiej, czyli łacińskiej właśnie, te proporcje bardzo się zaburzyły. Stąd głos katolików już jest w Stanach bardzo ważny w wyborach i dlatego klub Bilderberg, czyli ci właśnie socjaliści międzynarodowi, ruszyli papieża Franciszka, żeby wezwał katolików do głosowania na Clinton, czy przeciwko Trumpowi. Nazywając... I rzeczywiście, czekaj, pozwól, że będę stopniował napięcie. Tak. I rzeczywiście katolicy w większości, w przeciwieństwie do ewangelicznych protestantów, bo ewangeliczni protestanci w około 80% stosunku poparli właśnie Trumpa, katolicy niestety w większości posłuchali papieża i zagłosowali za diabłem, czyli za rządem światowym, bo właśnie to by pani Clinton zrobiła. Także zobaczcie, słuchanie hierarchów katolickich sprawia, drogi katoliku, że realizujesz w polityce, realizujesz na ziemi cele diabła. Także zważ sobie na drugi raz, kiedy będziesz słuchał swojego księdza, biskupa czy papieża, czy czasem nie realizujesz w ramach posłuszeństwa rzekomo Kościołowi i Bogu zwykłych, piekielnych celów, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. A żeby było mało, bo to ideologiczny głos zabrał, to tak jak zapowiedziałaś, on wprost zaangażował się, papież Franciszek, to się mówi stąd, wielka prostytutka w 17 rozdziale Apokalipsy, dał się wynająć temu światowemu lewactwu do personalnego zaatakowania kandydata właśnie republikanów, czyli Donalda Trumpa, i powiedział, że on nie jest chrześcijaninem. On nie jest chrześcijaninem, dlatego że nie chce przyjmować nachodźców do Stanów Zjednoczonych. Także widzicie, jak prostytuującą się, diabelską rolę dzisiaj odgrywa hierarchia Kościoła katolickiego. Dlatego 2 czy 3 lata temu, już niedługo prawie będzie, nagrałem taki właśnie vlog. Wielka prostytuta zadziera kiece. Zobaczcie, dzisiaj już zadarła w sposób taki, że możecie gołą dupę zobaczyć. Tylko czy macie oczy, czy macie uszy do słuchania, drodzy katolicy? No właśnie, rzeczywiście ten klub Bilderberg to jest, no,
otwarcie masońska organizacja, założycielem był Wolno Mularz, także jeden z twórców wspólnoty europejskiej. To też pokazuje, jakie fundamenty ma Unia Europejska, a tutaj papież Franciszek wysyła swojego najwyższego przedstawiciela na takie spotkanie. Co istotne, to ten akcent taki aktywacji katolików w Stanach Zjednoczonych przeciwko Donaldowi Trumpowi jest istotny o tyle, że o ile ci katolicy pochodzenia europejskiego, czyli Polacy, Irlandczycy czy Włosi, to oni stanowią zupełnie inną mentalnie i cywilizacyjnie jakość w stosunku do tych katolików latynoskich. I tych właśnie w tych jeszcze się łatwo podniecić ich kwestiami tymi uchodźczymi, bo Trump jest przeciw tym nielegalnym zalewowi Stanów Zjednoczonych i to z nich uczynić takie tę masę rewolucyjną, no bo i uchodźcy, a i katolicy, no to do nich tutaj łatwo się odezwać. Jest to element jednak sprawiający w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo trudności wychowawczych, to miejmy tego świadomość i jeżeli naprzeciwko ich takim, powiedzmy, naturalnym instynktom, czyli mówiąc o pieprzaniu się na koszt podatnika temu takiemu żona pracuje jako pokojówka, ja sobie tam siedzę, jaram trawkę i je głupia baba zapierdziela, tak? I się tylko produkuje macho kolejne pokolenia takich bez ambicji społecznych nowych Amerykanów. A jak się podleje sosem takiego właśnie przynależności tam do czegoś lepszego, no bo dla nich bycie katolikiem to jest nobilitujące, a to może dojść do takiego wybebeszenia świadomości Amerykanów, bo myślę, że ten ruch hipisowski lat 60. to już tam, te Clintony to już sosiwe i stare. I nowa masa rewolucyjna w Ameryce, taka właśnie ta latynosów zmobilizowanych przez Kościół katolicki, oni mogą być znacznie groźniejsi dla bytu Ameryki niż to pokolenie lat 60. clintonowskie. Ale też ten potencjał świata muzułmańskiego, też coraz liczniejszy w Stanach Zjednoczonych, chociaż tak jak z tymi katolikami z Meksyku, Donald Trump próbuje zatrzymać ten napływ muzułmanów do Stanów Zjednoczonych, ale tutaj jeszcze w tych oficjalnych czy nieoficjalnych tematach spotkania grupy Bilderberg są jeszcze takie tematy jak sztuczna inteligencja. I mi to się kojarzy właśnie z tą globalną kontrolą globalistów z tej grupy i tematu chińskiego. Otóż TVP Info obudziło się, nie wiem, chyba oglądało odcinek Kowalski-Chojecki sprzed 3 miesięcy czy 4, gdzie mówimy w sumie bez przerwy o tym, że Chiny to komunistyczny raj, który chce skontrolować... Raj komunistyczny, no to czyli dla normalnego człowieka to zaprzeczenie. Do tej pory, według polskich władz, czy polskojęzycznych władz i polskojęzycznej telewizji polskiej, Chiny były świetnym krajem. Przecież Polska podpisała umowę na wymianę kulturalną z komunistyczną propagandową telewizją. Dokładnie. No, i Polskie Radio Czabańskiego też. Stara sprawa, medialne ramię Komunistycznej Partii Chin, nowym partnerem dziadów, telewizji polskiej. Wiecie, jak tak. Ruch 11 listopada, to ja już nie muszę kończyć. Wszyscy, którzy zhańbili się współpracą z Chinami, idą od razu na Kuroniówkę. Od razu. To już wiecie. To nawet nie będzie negocjacji. I tak na tym odcinku jesteś łaskawy, bo ja bym tych durniów posadził do więzienia. Tym razem byśmy się zmienili. Tak. Ja mówię, to początek. A Kuroniówka to tak może się przekształcić w jakąś zupkę więzienną. Dla nich żyć za 700 zł to rzeczywiście może jest najgorsza kara. Jak za 6 tysięcy nie można żyć w Polsce. Ale zostawmy to na chwilę. Wróćmy do tematu chińskiego. Z jednej strony TVP podpisuje umowę i Polskie Radio i nie tylko z komunistycznymi mediami propagandowymi, zbrojnym ramieniem czy medialnym ramieniem Komunistycznej Partii Chin, a teraz pojawiają się takie teksty na portalu TVP Info. Chiński system dyscyplinowania obywateli odebrał milionom ludzi dostęp do transportu. Ponad 11 milionów zablokowanych lotów, ponad 4 miliony zablokowanych podróży pociągami dużych prędkości w ciągu około miesiąca. To jeden z efektów działania systemu kredytu społecznego w Chinach. Rządowe media przyznają, że system rozrasta się do rozmiarów totalnej inwigilacji i krytykują te niby rządowe media stronnicze oceny dokonywane według standardów
zachodnich. Czyli z jednej strony to jest wynalazek komunistycznych Chin, ale rządowe media mówią, że to są stronnicze oceny dokonywane według standardów zachodnich. Czyli narracja, takie masło maślane. Narracja pomieszanie chińska komunistyczna jest taka, bo oni mówią, no tu my mamy 1,5 miliarda ludzi, to nie da się zarządzać tym obszarem tak jak na Zachodzie, my musimy tu zamordyzm wprowadzić. Stąd na tym polega ta krytyka. Oni nawet już nie przeczą, że stosują mniej więcej metody, które Unia Europejska dla bydła wprowadziła w Europie. Wiecie, zakolczykować każdego, kontrolować, ile czasu był na pastwisku, tam krówka czy buchajek i tak dalej, ile czasu, jaką ma temperaturę tam płytek w oborze, czy dojenie było, ile litrów mleka dała krówka i tak dalej. To wszystko jest już kontrolowane w Unii Europejskiej. A jak za dużo krówka da mleka? Karę trzeba. Karę trzeba, jak? Co to? Więcej kary niż za to mleko. Ale nie wiem, dlaczego kara jest dla gospodarza, nie no dla krowy. Powinna krowa płacić, niech jej wystawią rachunek. Także najpierw to na tutaj krowach, świniach, owcach, tam na kozach nawet w Europie ćwiczono, a teraz dokładnie ten sam system jest wprowadzony w Chinach na ludziach, ale tamte media mówią, no przecież nas jest dużo, no to musi tak być. Mhm. I cicho sza. Będziemy uczyć społeczeństwo, żeby było dobre, bo oni to wiecie, w ramach umoralniania. Żebyś tam kredyt spłacał, żebyś mandat zapłacił. To nie jest po to, żeby kontrolować twój umysł. Nie! To takie to w ogóle... listy dłużników w Chinach, w niektórych prowincjach, jak czytam na TVP Info, to patrz, było w tych telefonując... za komuny takich tak. Ale posłuchajcie, panów... to jest jak z filmu. Informacja nie, no jak tak. z filmu. W niektórych prowincjach, telefonując do osoby wpisanej na taką listę dłużników, dzwoniący, zanim uzyska połączenia, dowiaduje się, że jego potencjalny rozmówca zalega z długami. Podobizny dłużników są wyświetlane w kinach. Przed seansami filmowymi oraz na nośnikach reklamowych na ulicach i w środkach transportu wraz z informacją głosową, na przykład takiej treści. Popatrzcie na nich, to ludzie, którzy pożyczają i nie oddają. Ale czyli to jest jak z filmu, rzeczywiście jak z filmu to takiego science fiction, no. Złoczyńców to piętnowano, ja tu mówiłem jak temu, a nieszczęsnemu Witowi Stwoszowi też tam piętnowano go na twarzy za... jakieś tam machlojki finansowe, to zobaczcie, to jest dokładnie to samo, tylko metodami. Ale też nie wspomina się, że w Chinach też trzeba uzyskiwać pozwolenie na podróżowanie po kraju, zwłaszcza ci mieszkańcy Zachodu, ci biedni ludzie, którzy jeżdżą do dużych miast, też muszą taki mieć paszport, znaczy paszport. Wewnętrzny. No wizę wewnętrzną, żeby pojechać, bo nic tam nie załatwi, jak tak sobie wsiądzie i pojedzie. Nie wolno tego robić. No i też to tłumaczył, że jakby tak nagle przyjechało dużo ludzi, to by tam ziemia się trzeba w drugą stronę kręcić, bo tyle jest Chińczyków. No ale wiadomo, to jest totalna kontrola i to zaczynają się już zabierać ostro. I te nowe metody, które się w ręce przytrafiły dzięki tam cyfryzacji, no to w służbie reżimu jak najbardziej. Po co druty kolczaste, jak to można załatwić? Chipowaniem albo tam pokazać gębę gościa na takim ekranie ogłoszeniowym, że... Ten projekt, nie zapłacił za coś. Ten projekt chiński ma na celu ocenianie i dyscyplinowanie obywateli. Umoralnianie, tak. Na przykład jak będziesz krytykować władzę komunistyczną, to możesz nie mieć dostępu do szerokopasmowego internetu, nie będziesz mógł wypożyczyć samochodu, nie będziesz mógł zarezerwować noclegu, czy właśnie podróżować samolotem, czy pociągiem. Czy podjęciem nawet pracy określonej. Aż w końcu dojdzie do tego, co opisane jest w tej księdze, w Księdze Apokalipsy, bo tam jest napisane, rząd światowy wprowadzi czipowanie ludzi i bez tego czipa nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. Nie będziesz mógł prowadzić życia gospodarczego. To jeszcze nam się wydawało, zobacz, że to śmieszne, 10 nie? lat temu, jak tam ten film oglądaliśmy z lat 70. O, kiedyś tak będzie. No to macie, kiedyś jest to dzisiaj. To już jest, tylko jeszcze nie na całej ziemi, tylko na powiedzmy tam, nie wiem, 1/5 ziemi, jeśli chodzi o ludność. Ten powiedzmy, film, że kiedyś tak było. Ten w film, Związku Sowieckim już część próbowano. Też na części było też przecież w obozach koncentracyjnych niemieckich, także tu i Niemcy mają też duży udział, na który teraz Polaków chcą winę za to sprowadzić. Ten film to jak Złodziej w nocy, możecie zobaczyć na naszym kanale Mega Kościół na YouTube z polskimi napisami, z dobrym dźwiękiem, także jeśli ktoś jeszcze nie widział, to jest w dwóch częściach ten film,
sobie zobaczcie. Tam jest taka próba fabularnego przedstawienia tych wydarzeń sprzed Księgi Apokalipsy i już później, jak Apokalipsa się rozpoczyna. Rząd światowy wchodzi na arenę dziejów, a Kościół wcześniej zostaje zabrany. Dzisiaj więcej będziemy o tym mówić, chrześcijanie, właśnie w przededniu Apokalipsy na warsztatach biblijnych o 19:30. Zapraszamy, rzeczywiście ten film jest no taki trochę oldschoolowy, jak Złodzieje w nocy. Z lat 70. to jak ma wyglądać? Bardzo poruszający. Tu niektóre właśnie nawet dzieci czy nastolatki w wyniku tego filmu się nawróciły. No, miałem taką historię też na naszym zjeździe ostatnim, że właśnie mąż z żoną oglądali ten film i później gdzieś się wybierali, nie wiem czy nie do nas, i mąż wyprowadził samochód z garażu i tam gdzieś poszedł coś zrobić, a żona w tym czasie wyszła, sam kluczyk w stacyjce, drzwi pootwierane, rzeczy rozwalone, nie ma męża. Nie ma męża. Naprawdę, pozdrawiamy oczywiście naszych widzów, także... My się teraz śmiejemy, ale wtedy nie jest śmieszne. Ten film jest naprawdę... poruszający. Coś więcej, nie? Ale no taka jest prawda, to już się dzieje. Wiecie, ten film został zrobiony 40 lat temu, a dzisiaj w Chinach, Chińczycy już to mają. No i Chiny są takim prekursorem tych zmian kontroli obywateli. W Europie czy w Stanach Zjednoczonych nie byłoby to możliwe, bo ludzie jeszcze są przyzwyczajeni do wolności, do normalności, można powiedzieć. Jeszcze słowo jest ważne tu. Ale pytanie do tych narodowców, do Korwina, do pisowców, którzy tak stręczą nam komunistyczne Chiny jako taki raj, z którym będziemy współpracować. Czy takiego świata właśnie chcemy? Takiego świata, który opisuje telewizja Polska Info. Chińskiego. Ale zakładamy, że ci ludzie mają jakieś walory moralne, które powiedzmy po pewnym momencie im się zapali lampka, że oho, to nie, nie. Nie powinno takie łotry. Opisy? To są łotry, to są cyniczne łotry, którym nie chce się pracować i sprzedadzą ojczyznę znacznie taniej byle komu niż Platforma Niemcom. Ja ich znam i wiem, co mówię. To są łotry. Oni mają nadzieję na funkcję kapo w tym światowym obozie. W tym światowym gułaku. Dlatego to są największe sukinświnie, tak można by zbudować taki jakiś zlepek słów, ponieważ oni, że tak powiem, są naganiaczami tego systemu. A cały problem teraz, czy ludzkość przyjmie ten system, czy nie, rozgrywa się w środku człowieka. Czego on tak naprawdę chce? To, co mówiłem trochę wczoraj. Czy jesteś niewolnikiem? Jak jesteś niewolnikiem, to byle tylko pan dał ci tam ciepłą strawę, ciepły kąt i dzisiaj jeszcze no, jakieś trochę rozrywki. Poczucie stabilności. Film Matrix, tak. Pierwsza część, świetnie to pokazuje. Ludzie żyją w totalnym syfie, ale nakłada im się stymulatory na łeb i oni się przenoszą. Gdzie kto tam marzy? Jeden na Hawaje, drugi na stok narciarski. Czy wszystko mu dadzą, że tak powiem, za pomocą wirtualnej rzeczywistości. On będzie się czuł, jakby tam był. Będzie niewolnikiem przez cały dzień, a na wieczór dadzą mu stymulację szczęścia. To mniej więcej taki świat jest przedstawiony w Biblii. Także do tego filmu jak Złodziej w nocy można sobie pierwszą część, bo następne to tam głupie są, ale... Pierwsza część Matrixa rzeczywiście świetnie to pokazuje. I tam jest, masz wybór. Możesz mieć czerwoną albo niebieską tabletkę. Co wybierasz? I wcale wszyscy nie wybiorą wolności i życia. Nawet jak mają świadomość już, co to znaczy. Tak, dokładnie wiedzą, co to znaczy, to wybiorą świństwo i życie świni, bo kochają świństwo. Jezus Chrystus to powiedział. Światłość przyszła na świat. Ale i co ludzie? Czy ludzie przyszli do Jezusa Chrystusa? Kiedy On zaprasza, kiedy za darmo daje zbawienie? Nie, nienawidzą Go, lekceważą i tak dalej, bo kochają grzech. Jak kochasz grzech, przyjmiesz znamie bestii, przyjmiesz znamie rządu światowego, będziesz światowym niewolnikiem, z radością powitasz ten system, powiesz, wreszcie będzie spokój i porządek. Nie będę już musiał myśleć, ani tak, czy tak. Nie będę musiał głosować. Będzie spokój, ład i szczęście. Rząd światowy da mi karmę o właściwej porze, a ja będę robił, bo taki mój los niewolnika. Ja to kocham po prostu.
Zwolennicy tej inwigilacji powszechnej mówią, że to będzie pomoże walczyć z korupcją, defraudacjami, czy chociażby ściąganiem na egzaminach. Co ma miejsce w Chinach? Jacy moralni ci Chińczycy, święto korupcji mają. Będzie spokój, porządek, nie będzie już dłużników, panie Marianie. Ja pamiętam, jak pierwsze lata tej Polski po PRL-owskiej, gdy takie były jeszcze, takie slogany chodziły, a za komuny było lepiej, to jak się wgryzano w temat, dlaczego tam było lepiej. I najczęstsza odpowiedź była taka. Wprawdzie była bieda, ale wszyscy mieli porówno. To poczucie z jednej strony niespełnionych własnych ambicji, bo ktoś tam ma lepszy samochód, prawda, i tam dom czy coś, a konieczność zabiegania o takie rzeczy codzienna, ryzyko, czyli wiążące się z wolnością oczywiście, to, że jak wszyscy mają mało, to nie ma co zazdrościć, a zazdrość jest bardzo paskudnym uczuciem, popycha ludzi do wielu otrostw, strasznych rzeczy. Jak nie ma komu zazdrościć, wyobraź sobie, jaki jest komfort psychiczny. Dla takich właśnie miernot... Towarzysz Szmaciak to się nazywa. Dla takich miernot, to, że nie mam powodu do zazdrości... Nikt nie ma lepiej. Nikt nie ma lepiej. Ja nie mam stresu, że za czymś pędzę. Dzisiaj ten pęd za czymś też jest takim rodzajem niewolnictwa, bo niektórzy nic innego nie robią, tylko pędzą. Zdjąć z nich jarzmo tego, to będzie dla nich wyzwolenie tu i teraz. Oni jeszcze nie są w stanie zdefiniować tego, ale jakimś to przełoży na czyn, na fakt i możliwość zrealizowania teraz, to będą ci ludzie wyzwoleni w jednej sekundzie. Oni już się znajdą w tym swoim dziadowskim niebie natychmiast. A to są miliony ludzi. Tak, tu zobaczcie, jaka była doktryna komunizmu, znaczy cel, że będzie powszechna szczęśliwość, że zbudujemy szczęśliwy świat na ziemi, w którym każdy, bo socjalizm, czym się różni od komunizmu, że w socjalizmie to się mówi, że no, każdy tam ma to, na co zasługuje, a w komunizmie będzie lepiej. No bo żeby zasłużyć, to musisz coś tam pracować, nie? Tam ludu robotniczy, wytrzeszczaj oczy, nie? Nie, czekaj, jak to jest? A lud roboczy, na barykady pchają się dziady, a lud roboczy wytrzeszcza oczy. No różne takie mieliśmy przyśpiewki z tamtych czasów, kiedy mówili, komunizm był prawie że realny, się tak mówiło, tylko tego nieba komunistycznego jakoś widać nie było. Czekolady i pomarańcze jakoś wyparowały. Była czekolada podobna. Że socjalizm, no to trzeba pracować, no i tam lud roboczy będzie zasługiwał, a w komunizmie to już każdy będzie miał według potrzeb. Będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz. Z jednym warunkiem. Że to partia zdecyduje, czego potrzebujesz. No to teraz, jak cię zaczipują, to już partia zdecyduje, ale tu elektronika i właśnie kontrola mózgu, o której profesor Zybertowicz pisał w bardzo takiej mądrej i proroczej, po części mniej proroczej niż Biblia, ale jednak trochę proroczej, książce Samobójstwo oświecenia wraz ze swoim zespołem tam z Torunia, pisał właśnie o tym, że dzisiaj jesteśmy o krok od wynalezienia broni, o której marzyli wszyscy dyktatorzy przez całą historię. Totalnej kontroli umysłu. Do tej pory każdy dyktator to nie wiedział, czy jego beria mu nie wbije noża w plecy. A teraz będzie czytał jego mózg, będzie skanował jego myśli i będzie wiedział, czy on planuje, czy nie planuje, czy może zaczął planować i tak dalej, i tak dalej. No i o tym będą rozmawiać właśnie na spotkaniu klubu Bilderberg o sztucznej inteligencji. Właśnie i teraz jeszcze ostatnie zdanie. Zobaczcie, komunizm, nawet najbardziej taki wolnorynkowy, powiedzmy jak w Chinach, nie może dać wszystkim wszystkiego, czego by chcieli. Ale jeśli mu założysz taki hełm na łeb, jak w Matrixie właśnie, albo, już przecież... Albo wprowadzisz chipa. To może być połączone. Mhm. To może być połączone. Założysz mu taki hełm na łeb, gdzie on się przenosi w wirtualną rzeczywistość, to tam bez żadnych kosztów możesz mu dać wszystko. Jego ciało będzie leżeć na śmietniku, ale jego umysł będzie unosił się w chmurach. To właśnie przedstawia film Matrix. Tak się właśnie zrobi ogólnoświatowy system niewolników. Chyba że, jak mówi profesor Zybertowicz w tej książce Samobójstwo oświecenia, pojawi się odpowiednio duża grupa chrześcijan,
która na to nie pozwoli. I to mówi agnostyk, czy ateista. Mówi agnostyk, ateista, już nie wiem, profesor tam nie będę. Tak. Myślę, że profesor Zybertowicz, jeśli chodzi o Biblię, ma całkiem dobry i zdrowy stosunek, ale to już mniejsza o to. Mhm. Naukowcy, bo to razem ze swoim gronem naukowców, stwierdzili, że jedyny ratunek jest w ludziach tej księgi. Czyli w ludziach, którzy kochają Boga i wolność. Bo prawdziwy Bóg daje wolność. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o prawdzie i o kłamstwie. Kłamstwo daje niewolę. Jezus Chrystus jest prawdą. On daje wyzwolenie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale prawdę trzeba chcieć poznać. Mhm. Większość ludzi boi się prawdy. Dlaczego? Bo prawda wzywa cię do zmiany, do zerwania różnych więzów, w których jesteś. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tym i nie tylko o tym, to zapraszamy was na stronę idźpodprąd.pl/sklep. Tam możecie zamówić Nowy Testament w kilku formatach. Również taki Moro wysyłamy wam. Płacicie tylko za koszt przesyłki. A propos chipów, no to mówią, że chipy będą uzdrawiać. No tylko, że problem w tym, że taki chip, jeżeli możecie uzdrowić, to może i ciebie zabić. Ale o tym już się nie mówi. Wracamy na chwilkę tylko do Turynu, tam gdzie obraduje grupa Bilderberg. I ostatnie pytanie do was. Jeżeli oni mają taką nieograniczoną władzę, to jak można z nimi walczyć? Co my możemy zrobić? Do tej pory była taka narracja, rzeczywiście są jacyś spiskowcy, takie lepsze towarzystwo, oni się spotykają. Nie mamy na to żadnego Nikt wpływu. Nie miał najmniejszych wątpliwości. Jasno byli ci sytuowani uczestnicy tego interesu, jako tacy przedstawiciele tego świata nowoczesnej, tej lewicy, liberałów, na pewno nie mieli nic wspólnego z chrześcijaństwem szeroko rozumianym. Podejrzewano ich tam o przynależność do jakichś lóż, spisków i tak dalej. Rzeczy, które z założenia walczą z Kościołem. W Polsce z katolicyzmem. Dzisiaj widzimy, że tutaj nie ma żadnej walki, a okrągły stół powstaje. Jakieś porozumienie powstaje. Stąd, zwłaszcza na odcinku tym krajowym, ta informacja jest bardzo cenna, bo daje argument osobom rozsądnym, żeby jednak być bardziej krytycznym wobec tego ciosu w plecy, jaki może nam zadać narracja hierarchów katolickich, moich hierarchów, niezwykłych duchownych, którzy tam mają guzik do gadania oczywiście. Bo to porozumienie działa od dawna. W Polsce od okrągłego stołu to już jest realizowane, powiedzmy sobie, w ramach polityki państwowej. To każdy widzi, kto jest beneficjentem, a kto nie. I myślę sobie, że dzisiaj trzeba być wyjątkowo czujnym, bo jak mi coś powie, powiedzmy, pan Olechowski czy Kołodko, to ja wiem, że tutaj... Polacy też raczej wiedzą. To są gadanina bałamutów. Tak. Ale jak się zacznie to mówić przez osoby duchowne, to Polacy mogą być tak jak paralizatorem. Jebut! I jest załatwiony. Już jest jak taki, jakby mu lobotomię zrobili. Tak, to uważajcie na paralizator ten. Jeśli pozwolisz, to przeczytam, bo zapytałaś, jak z tym walczyć, jeśli oni mają tak nieograniczoną władzę. Otóż mają ograniczoną. Mhm. To jest mit, że oni mają nieograniczoną władzę. Jakby mieli nieograniczoną władzę, nie musieliby spiskować. No i też chcą, żebyśmy my myśleli, że mają nieograniczoną władzę. A my się nie dajemy i mamy ich gdzie? Wiecie gdzie. Jezus Chrystus jasno mówi o tym, że rząd światowy na czele z antychrystem nie powstanie, dopóki on na to nie pozwoli. Dopóki ten, który go teraz powstrzymuje, a to jest Duch Święty w swoim prawdziwym kościele. Gdzie mieszka Duch Święty dzisiaj? No takie pytanie do katolików. W Watykanie? No przecież on wybiera papieża. Jak duch. No i co? I tak się pomylił i takiego antychrysta wybrał? No ale może następny będzie lepszy. Nie kpijcie. Duch Święty mieszka na ziemi tylko w jednym miejscu. W swojej świątyni. A co jest świątynią? Ducha Świętego. Które sanktuarium? Wskażcie na mapie. Może na tej górze. Pamiętacie rozmowę z Samarytanką? 4 rozdział Ewangelii Jana, jak Jezus zaczął jej mówić o zbawieniu, o tym, że On jest źródłem wody żywej. Ona mówi, a na której górze czcić trzeba Boga? W Jerozolimie, tam u was, w tej waszej świątyni? Czy na naszej górze tutaj, gdzie nasi kapłani mówią, że lepiej? Ja adresu nie podał. Uj, babo, tam, wiesz,
ani tam, ani nawet w Jerozolimie, mówię, ani na waszej górze. Bóg dzisiaj szuka czcicieli, którzy mu będą oddawać cześć w duchu i w prawdzie. I później apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, świątynią Ducha Świętego jesteś ty, jeśli wpuściłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia. Ciało każdego chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego. To jest jedyna świątynia, w której mieszka Bóg. Oto stoją drzwi i kołacze, Jezus mówi do ciebie. Możesz swoje ciało uczynić świątynią Boga, ale żaden murowany budynek nie może się już nigdy stać świątynią prawdziwego Boga. A co do tego, że nie mogą pierdnąć nawet ten cały klub Bildenberg i te wszystkie szatańskie pomysły, no to drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Czy nie pamiętacie, Paweł do was mówi, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie co go, tutaj tego antychrysta z kontekstu, co go teraz powstrzymuje tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Ale tutaj tajemna, czyli oni muszą spiskować, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Wtedy, czyli dopiero wtedy, objawi się ów niegodziwiec, którego z kolei Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw, mówiłem o kłamstwie, wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ... Dlaczego ludzie zostaną oszukani przez diabła? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Pamiętacie, jak mówiłem? Tylko ci, którzy kochają prawdę, przyjdą do Jezusa Chrystusa. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Widzicie? Los wszechświata praktycznie rozgrywa się w sercach ludzi. To, po której stronie staniesz, to rozgrywa się w twoim sercu. Ty masz wybór. Albo ukochasz kłamstwo i nieprawość, wtedy rzeczywiście staniesz po tamtej stronie rządu światowego i zdmuchnie cię Jezus razem z antychrystem i fałszywym prorokiem. Albo wybierzesz miłość prawdy. Przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. Możesz to zrobić dziś. I tutaj też ważny jest ten moment... Albo wybrać się na spotkanie klubu Bildenberg. Albo wziąć od nich pieniądze. Pamiętacie, co mówił Paweł Zyzak jeszcze w zeszłym roku? W swojej książce o pieniądzach, które szły dla Solidarności? Pamiętacie, co mówił o starym Morawieckim? Pamiętacie to nazwisko Rockefeller w klubie Bildenberg? Kto Pamiętam. Jest kasjerem Rockefellera według Pawła Zyzaka na Polskę? Tatuś! Dziad stary Morawiecki. Opcja prorosyjska, jak nazwał właśnie, Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz mówi, kto jest największym przedstawicielem opcji prorosyjskiej w Polsce? Dziadek stary, ten satyr ojciec z czterema babami premiera. Żyjący naraz i się tym chwali jeszcze. No nie? To jest właśnie lewak Morawiecki. A co on robi wieczorami? A to się chwalił. A chodzi synusiowi do poduszki, mówi, co ma robić jako premier RP. Po co nam klub Bildenberg? My już ich tu mamy. Też na zaproszenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No, to jest dobra uwaga. Bo też tej świadomości ludzie w Polsce niestety nie mają. I to pytanie, ile Polska ma czasu, jest wyjątkowo dzisiaj na czasie. Już stanęła przeciwko Stanom Zjednoczonym. Dyskutowana była sprawa odwetowych ceł na Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o stal aluminium. Polska nie ma żadnego interesu to do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Te cła w ogóle Polsce nie zagrażają. Przemysł ten, który mógłby ucierpieć w Polsce, już dawno został przez Niemców zlikwidowany w Polsce, a teraz Polska poszła na wojenkę celną przeciwko USA w interesie Niemiec. Kolejny przykład, komu służy rząd Prawa i Sprawiedliwości? Niemcom. I idzie na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. No to jest właśnie diabelski plan. To jest niestety skrzycząca rzeczywistość. Minęła 14, to może teraz czas na
dzban tygodnia. Dzisiaj piątek, panie Marianie. A tak. Taki przerywnik przed arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem. Bo to nie on, zdaje się, dzisiaj jest laureatem. Nie, tutaj ja taki biorę aktywnych działaczy politycznych, bo oni tu jednak inspirują i ścigają się o palmę pierwszeństwa, jak tylko mogą między sobą. Natomiast w episkopacie to jeden głos jest, to musiałbym dawać zbiorową nagrodę, to było mi atrakcyjne dla państwa. No myślę, że tutaj pan Trzaskowski, pretendujący do urzędu prezydenta naszej nieszczęsnej stolicy, który się przyznał, że nie ma pomysłu na Warszawę, a się zgłasza jako kandydat na prezydenta, zresztą jego, no, to tak ciekawe. Powiem, paskudnym bachorem jego promocji jest obecna pani prezydent, bo to on tę kampanię aranżował. I mówi, ja nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie, czym Warszawa ma być? No to panie Trzaskowski, po co zaraz w ramach Platformy Obywatelskiej musicie odkrywać Amerykę po raz kolejny? No Warszawa ma być tym, czym do tej pory była w waszych rękach, czyli korytem dla Platformy Obywatelskiej, miejscem, gdzie się zatrudnia swoich, odbiera cudzą własność, fałszuje dokumenty, dokonuje łajdactw podłości, bije kupców, tak. Nasyła bojówki ubeckie, żeby pobić kupców pod pretekstem budowy pięknego jakiegoś tam muzeum, a potem nic takiego nie powstaje. A nawet handlarzy truskawek się bije. Jesteście gorsi od hitlerowców, którzy pokazali łapanki, bicie warszawiaków. Tylko powstaniem się to skończyło, też tragicznym. Proszę panie Trzaskowski, jak chce pan sobie odpowiedzieć na pytanie, to niech wasza Warszawa będzie tym, czym jest. Żerowiskiem dla sukinsynów. Dlatego ułatwiam panu zadanie. Na tej ławeczce pan się pięknie usytuował, jak bohater pewnego filmu amerykańskiego Forrest Gump. Jesteś pan takim Forrestem Gumpem Platformy Obywatelskiej na Warszawę. Dlatego zrób pan to, co najlepsze Forrest Gump mógł zrobić. Idź się pan przelecieć. Dzwam. Dziękujemy serdecznie i nie gratulujemy laureatowi dzbana tygodnia. Ja przypomnę, że jesteśmy na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, hashtag IPPTV. Obowiązuje wasze komentarze, pytania. Tweety pokazują się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeszcze o 18.15 się odniosą do części z nich moi rozmówcy, a teraz przechodzimy już do arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. W czasach, gdy pracował w Watykanie, był traktowany przez wywiad wojskowy PRL jako swój informator. To są i ustalenia wspólnego śledztwa ONET-u i Rzeczpospolitej, dzisiaj opublikowane. Metropolita Gdański, a wcześniej ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej i biskup polowy Wojska Polskiego, za informatora wywiadu wojskowego PRL uważany był co najmniej przez 6 lat. Tak wynika z dokumentów znajdujących się do niedawna, uwaga, w zbiorze zastrzeżonym IPN-u. Czytamy w Rzeczpospolitej i na portalu onet.pl. Trzeba tylko dodać, że był 6 lat nieświadomy, że z UBK-ami współpracuje. No właśnie, o tym zaraz porozmawiamy, o dementi rzekomym arcybiskupa Głódzia. Zaczyna się publikować nazwiska z tego sławnego już zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej. Co z tego wyniknie waszym zdaniem? I dlaczego teraz Rzeczpospolita i Onet, no takie można powiedzieć polskojęzyczne media? Ja już dawno mówiłem, że brak lustracji hierarchów katolickich spowoduje to, że będą zachowywać się dla niektórych w sposób zdumiewający, a jak nie zechcą się zachowywać w sposób niektórych zdumiewający, to się będzie ich tam, powiedzmy, kompromitować. To się zaczęło już dziać. O ile ja doskonale wiem, że akurat biskup Głódź to tak w całym tym episkopacie to najbardziej taki patriotyczno-prawicowy, taki ma wizerunek. Tak by się wydawało. No a może tak jest, dlatego już zaczynają niektórzy sypać nazwiskami takich, co mogą sprawiać kłopoty wychowawcze. Nie wiem, może tak być, ale przecież wiemy doskonale. Bezpieka traktowała każdego duchownego, zwłaszcza katolickiego w Polsce, jako przedmiot szczególnego zainteresowania.
I pozyskiwanie tam agentury było, no był specjalny wydział, no tam bezpieka do spraw tam wyznań kościoła czy czegoś tam, to miała specjalny pion, szczególnie uprzywilejowany. Któż jak nie przedstawiciele kościoła katolickiego i to tacy robiący karierę, wyjeżdżający zwłaszcza na studia do Rzymu, czyli tacy w kręgu tym przyszłym decyzyjnym całości kościoła, nie tylko w Polsce, byli najlepszą gratką do obróbki takiej wywiadowczej przez bezpiekę. I to wojskową, zwłaszcza wojskową, nie tą cywilną. No właśnie tak. I dlatego nie dziwmy się, że biskupi polscy będą teraz, o nich będzie coś tam szło. Będzie próba kompromitowania, będzie albo nie kompromitowania, tylko mówienia, jak było naprawdę, bo to jest ostatnia grupa taka społeczno-zawodowa w Polsce, przy pomocy której można rozgrywać sprawy Polaków. Mhm. Można inspirować to towarzystwo do różnych zachowań i tutaj te porozumienia z przedstawicielami cerkwi moskiewskiej, no to nie wiadomo, czy to trzeba było inspirować, czy oni tak sami z siebie, nie wiem. Ja podejrzewam, że jednych trzeba było inspirować, inni tak sami z siebie, tutaj jedno z drugim. I to nazwisko pada. I to jest, ja uważam, początek tego typu działalności. Mhm. Przepraszam, alergia mnie dopada. I akurat biskup Głódź poszedł na pierwszy ogień, bo on jest taką osobą dosyć rozpoznawalną, pełnił bardzo ważne funkcje przez całą swoją karierę. Jak się w niego na początek wali, to reszta tego towarzystwa już jest rączki jak należy. Szczególnie, że on, nie wiem czy był, czy jest jeszcze w episkopacie takim biskupem, który się, powiedzmy, opiekował Radiem Maryja. Nie? To jest też przecież praktycznie ostatnie zaplecze Antoniego Macierewicza. To jest jeszcze ostatnie medium takie prawicowe, gdzie o dużej oglądalności, o dużym wpływie, gdzie Antoni Macierewicz się dość regularnie udziela. No jeszcze trochę się udziela w telewizji Republika, ale to jest dużo, dużo mniejsze oddziaływanie. Także nomen omen, te ataki moim zdaniem są w jakiś sposób związane ze sobą. No ale teraz ogólnie. Czym wsławił się biskup Głódź? No, że może dużo wypić. To jest jego niekwestionowany atut. Spił nawet Kwaśniewskiego. To jest chyba największa zasługa na polu duszpasterskim biskupa Głódzia. I tu mówię poważnie, ja nie śpię, że pokazał Polakom, kim jest prezydent Polski i jaki ma stosunek do Polaków. Uważasz, do polskiej... że to było celowe działanie? No właśnie tak chcę powiedzieć Głódzia. Coś pozytywnego o biskupie Głódziu. No to on właśnie, że spił tego kacapskiego sługusa, czyli Olka, i ten poszedł do telewizji na grobach polskich oficerów w Charkowie, no i zaczął się przewracać tam prawie. Tak. Musieli go trzymać, nie? Musieli go trzymać. Tak wzruszony, że nie mógł ustać na nogach. Także to jest największa zasługa duszpasterska biskupa Głódzia, że spił tego komunistycznego aparatczyka i cała Polska to zobaczyła. I teraz, czy on zrobił to celowo? Czy po prostu lubił Olka i chciał się z nim napić? Tak się przyjaźnili. No ja nie wiem. To już państwo niech rozstrzygną, ja tego nie rozstrzygam, ale zasługa jest bezsporna. I w podręcznikach historii powinien duszpasterski wyczyn biskupa Głódzia być złotymi zgłoskami. Spił Olka i pokazał, jaką nędzną kreaturę naród katolicki polski wybrał sobie na prezydenta. To jest fakt. I tu nie... To jest to, co najlepsze mogę powiedzieć o biskupie Głódziu, to już powiedziałem. Parę dni temu odwiedził nas Hilarion. To jest taki kagiebista, który pracuje dzisiaj na odcinku cerkwi moskiewskiej. Drugi po Cyrylu. I on odwiedził Polskę, mówiliśmy, że po to, żeby zdyscyplinować polskich biskupów, sprawdzić, czy pamiętają o tych teczkach na ubiance wszyscy. Odświeżyć przyjaźń polsko-radziecką, dokładnie, że tu towarzysze, my dbamy o was na ubiance cały czas. Mówiłem, że z tego coś wyjdzie. Albo kolejny
jakiś akt poddańczy Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz Rosji. I rzeczywiście ten akt zaraz się wydarzył w, już nie w Polsce, tak jak w 2012 roku, że wszyscy biskupi, łącznie z Głódziem, wypieli tyłki i padli przed wysłannikiem Putina cerkwi moskiewskiej Cyrylem na kolana i powiedzieli, że już o Rosji Polak żaden źle nie może mówić, to grzech. Teraz już Hilarion uderzył wyżej, mają już swojego papieża, dlatego teraz papież powtórzył to samo. Kto się będzie mieszał do cerkwi prawosławnej albo do polityki towarzysza Putina, popełnia grzech nieposłuszeństwa wobec papieża. To jest oficjalne stanowisko. Papież mówi, to nie ja, to stolica apostolska. Czyli on w imieniu Jezusa Chrystusa ma czelność, ta świnia, łotr, szubrawiec komunistyczny, ma czelność takie rzeczy mówić w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest obraza, no już takie bluźnierstwo, jakie ten człowiek zrobił, że to już no, trudno o gorsze. Żeby imperium zła nazywać teraz imperium dobra, przeciwko któremu nie można złego słowa powiedzieć. Nie? Być może, ja też to tak czytam, że być może biskup Głódź zaczął się nie zgadzać i za to został karnie tu spacyfikowany. Mhm. Ja nie myślę, że to jest najbardziej zdradziecki biskup polski. Być może on jest najczystszy z tego wszystkiego. Znaczy ja nie mówię o czystej 40%, nie? Bo tu też jest czysty oczywiście. On ma krew przepłukaną, rozrzedzoną, wszystko jest w porządku. Nie? Tylko pamiętajcie, że media tworzą odwrotną rzeczywistość. Tak trzeba czytać te rzeczy. Pamiętacie, jak już wczoraj, czy parę dni temu ministra Macierewicza chcieli do tego pięty dokleić, chcieli do Mariana Kowalskiego, już Misiewicza mu, żeby tylko w jakiś sposób próbować zatapiać, kompromitować ministra Macierewicza. Równie dobrze zakładam, nie jestem pewien, nie wiem, ale znając tę przewrotną naturę służb specjalnych, komunistycznych, Stasi, niemieckich i rosyjskich tutaj, to można próbować wysnuć taką tezę, że to biskup Głódź się nie zgadzał na coś, co oni chcą zrobić z Polską i dlatego zostaje teraz przeczołgany. Albo po prostu wybrali go, może być też taki mniej heroiczne wytłumaczenie, że to jest już niepotrzebny biskup. Tak jak poseł Pięta jest nic nieznaczącym jakimś popychadłem pisowskim i dlatego go pierwszego zdekonspirowali, a zdjęcia z gołą babą to mają ze wszystkimi innymi i z Dudą włącznie, bo Duda już się wypierał znajomości, a ona go przecież tak kochała. Ona mu wyznania miłosne na Twitterze, a on się z nią fotografował i takie oczka miał dziwne, to jużśmy omawiali. Także tu o to chodzi, Pięta jest tylko tym no, popychadłem, takim marionetką do tego przedsięwzięcia. I myślę, że dokładnie ten sam scenariusz może być też, jeśli chodzi o biskupa Głódzia, bo tu rzeczywiście tam nic wielkiego mu nie pokazali, tylko że głupi był i za dużo pił i gadał wtedy, nie? Bo na razie takie papiery na niego, nie wiemy, czy mają coś gorszego. Poczekaj, jeszcze tylko dokończę. I to może oznaczać, że to jest hasło. Biskupi, papiery są gotowe do publikacji. Czego chcecie? Idziecie z nami? Czy może wam przyjdzie do głowy jakiś Bóg, jakaś ojczyzna, może honor? Już dawnoście stracili. Teczki są na wszystkich. Zobaczcie, co zrobimy z Głódziem. On już nam niepotrzebny, no to patrzcie. I teraz ruki po szwam. Podejrzewam, że zrozumieją. Wszyscy biskupi polscy zrozumieją ten sygnał. Hilariona przyjechał, zrobił, proszę bardzo, jest. Arcybiskup Głódź oświadczył, że nigdy nie podjął żadnej współpracy ze służbami komunistycznymi. Portal Niezależna opublikował jego oświadczenie w tej sprawie. Mówi, że był ofiarą inwigilacji, ale nigdy nie współpracował. Rzeczywiście te materiały, które publikuje Onet i Rzeczpospolita, one opierają się między innymi na takich informacjach, że kilka tygodni po ogłoszeniu stanu wojennego do Rzymu posłano pułkownika Franciszka Mazurka, pseudonim Barcz. On oficjalnie pracował jako kierownik przedstawicielstwa Polskich Linii Lotniczych
Lot miał tam inwigilować to, co się dzieje w Watykanie. W 83 Barcz poinformował centralę w Warszawie, że poznał bliżej księdza Głódzia, pochodzącego z archidiecezji białostockiej, pracownika kongregacji do spraw kościołów wschodnich. Jego zdaniem był odpowiednim kandydatem na informatora. W jednym z raportów charakteryzował go jako osobę dobrze zorientowaną w tematyce politycznej i społecznej w Polsce, która należy do grupy młodych księży stanowiących swego rodzaju lobby, wywierające wpływ na decyzje papieskie w sprawach polskich. Ale nie tylko. Barcz miał rozpracowywać księdza Głódzia, przejść z nim na kontakty nieoficjalne, bez afiszowania się i bez spotkań przy Watykanie i uzyskiwać od niego m.in. charakterystyki pracowników poszczególnych sekcji watykańskich, członków polskiego episkopatu, grup nacisku działających w Watykanie i ich międzynarodowych powiązań oraz zbadać, czy będzie możliwe uzyskanie informacji o rozmowach głowy naszego episkopatu z papieżem i o treści tych rozmów. Czy jest możliwe, że ksiądz Głódź wówczas nie miał świadomości, że przedstawiciel polskich linii lotniczych LOT, tak się przynajmniej tytułował pułkownik Mazurek, rozmawia z nim o współpracownikach, o księżach, o papieżu, o tak dla przyjemności? Ja muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Raz w życiu byłem na takiej rozmowie w cywilnej bezpiece i to były czasy komuny, no to oczywiste. I to był najbardziej przyjemny urzędnik państwowy, jaki miałem do czynienia w tamtym swoim części życiorysu. Naprawdę. No, tylko ja wiedziałem, gdzie idę i jaka jest sytuacja. I nie rozmawiał pan o swoich kolegach, współpracownikach? Ja tam biskupem nie jestem. To państwo widzą, że tutaj żadnych owoców tej współpracy nie było. Ale podkreślam, w czasach tuż po stanie wojennym, gdy opinia o aparacie przymusu zwłaszcza była okropna, to był przesympatyczny człowiek. Tylko to mnie od razu postawiło na baczność. Ja też był przesympatyczny. Ja liczyłem na to, że od razu w mordę dostanę. Komu wierzyć w takim razie? No nie ma co wierzyć. No tu fakty myślę, że są bezsporne. Kariera później przyjęcia biskupa na tego ordynariusza polowego, czyli biskupa Wojska Polskiego, zdominowanego przez generałów rosyjskich i szpiegów WSI. To trzeba jasno powiedzieć, bo do dzisiaj przecież próbował to obalić minister Macierewicz i obalili jego przy współudziale prezydenta WSI. Także tu, że on został przyjęty w grono, wiecie, wojska, no to już jest dla mnie wystarczające świadectwo, że dla WSI, dla PRL-u ten biskup był niegroźny wtedy, bo wiadomo było, że lubi wypić, że z każdym pogada. Tak, tak miał taką opinię towarzyskiego bardzo. Tak, on nie podpisywał zobowiązania, bo gdyby mieli, no to by pokazali, ale nie mają. Ale on gadał z komunistami. On wiedział, z kim gada, bo to inteligentny człowiek. No jak go wzięli tam do otoczenia papieża, to nie mógł mieć, wiecie, IQ ameby, nie? Andrzej Gajcy i Tomasz Krzyżak piszą, że te informacje uzyskiwane od ówczesnego pracownika Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, czyli księdza Głódzia, uważano za cenne i wartościowe typu agenturalnego. On im sypał, on budował współpracę z nimi. On się po prostu realizował linię Watykanu. Realizował linię Jana Pawła II. Dogadać się z komunistami. To przecież Jan Paweł II na Soborze Watykańskim stanął po stronie sporu dogadać się z komunistami. Tam była druga część, to profesor już dzisiaj wtedy chyba doktor Cęckiewicz to opisał, co się działo na Soborze Watykańskim II. Przecież większość hierarchów katolickich jechała na Sobór Watykański II z pewnością, że komunizm zostanie oficjalnie przez Sobór potępiony. Nie będzie już problemu w Kościele katolickim z komunizmem, bo zostanie oficjalnie, doktrynalnie potępiony jako bezbożna ideologia. No, ale taki, tak się był, nie stało. Taki był zamach. Węgierski kardynał Minszenty to właśnie był w tym obozie, zresztą komunizm poznał na własnym grzbiecie, musiał się ukrywać kilkanaście lat, w jednej z ambasad tam przesiedział, później tam zezwolono mu pojechać do Watykanu. Tu nawet Wyszyński był tak, no nie tak mocno, ale jednak w tym obozie konserwatywnym do potępienia komunizmu, a młody kardynał Wojtyła był jednym z najbardziej
bardziej złotoust tych śpiewaków miłości do komunizmu, to nawet w tych różnych takich hagiograficznych filmach o Janie Pawle II, tam jest jak jego przemówienie na Soborze Watykańskim II, gdzie on mówi, że to właśnie tą miłością to my pokonamy komunizm i wszyscy, ach, waj, i będziemy kochać komunizm i ich pokonamy. No dobrze, no to widzicie, jak ich pokonamy, że dzisiaj wysłannik papieża, czyli praktycznie papież, jest razem już dogadany z grupą Bilderberg i pokazują, Kościół katolicki pokazuje komunistyczne Chiny jako wzór dla świata. No to jest właśnie ta miłość do komunizmu. To właśnie tym się skończyła. Także on nie jest tu jakimś głównym winowajcą, mówi o Głudziu. On robił to, jaka była linia Watykanu, jaka jest jeszcze gorsza, także pił z komunistami, przyjmował od agentów prezenty, no bo taka była linia Watykanu, krzywda mu się za to nie stała, chociaż wszyscy o tym wiedzą. Zbiór zastrzeżony, pytałaś kiedyś, co jest w zbiorze zastrzeżonym. Katolicy biskupi, już macie jednego. Co jest w aneksie do raportu? Dlaczego Kaczyński i Duda nie chcą go pokazać? Bo tam jest prawda o Polsce. A Polacy mają tyrać, mają wyjeżdżać za granicę, jak im się nie podoba, ale nie mogą być suwerenami, czyli znać prawdy o swoim kraju. To jest linia PiSu, to jest linia okrągłego stołu, to jest linia dzisiaj Kościoła katolickiego także. I dlatego ksiądz Popiełuszko nie chciał jechać do Rzymu. Ci wszyscy katabasy jechali do Rzymu. Ci wszyscy współpracowali z komuną. A ksiądz Popiełuszko nie. Ja mówię, ja jestem tu, żeby być wierny narodowi i Bogu. Czy Bogu i narodowi w tej kolejności. I to oni go zdradzili. To Orban, czy Urban, który dzisiaj jeszcze żyje w willi z naszych podatków i jako komunistyczny aparatczyk. Śmieje się nam w twarz, tak. To jest właśnie gruba kreska. To jest komunizm bis. To nie jest nawet żaden tam PRL. To jest komunizm bis, jeszcze gorszy, jeszcze bardziej szatański. Czytałem wam ten fragment. Wśród fałszywych cudów i kłamstw. To jest świat kłamstwa, który nam zbudował Kościół rzymskokatolicki razem z komunistami przy okrągłym stole. Polska w tym żyje. Polska albo się obudzi, albo tak jak mówię, zniknie z mapy. Nie ma potrzeby, nie ma miejsca dla taki naród, na takie państwo. Tuż nawet Polacy nie chcą tego państwa. Andrzej Gajcy i Tomasz Krzyżak też poruszają właśnie wątek papieża Jana Pawła II. Co się dzieje, kiedy na scenę wkracza papież Jan Paweł II? Po wyborze w 1978 roku na papieża kardynała Karola Wojtyły służby specjalne PRL zintensyfikowały działania mające na celu werbunek tajnych współpracowników. Szukano ich głównie wśród Polaków, których Jan Paweł II ściągał do pracy w Watykanie. I obficie się zgłosili do pracy. Sukcesami. Księży biskupów tam mają chyba z pięciu. Już podają o pięciu innych biskupów. Agentom, paru już odpalono. Bolonek tam jeszcze jakiś inny. Mówią o sukcesach agentom pracującym dla Departamentu Dziwisz się pojawia. MSW udało się pozyskać do współpracy kilkudziesięciu duchownych pracujących blisko papieża. Miała to być rozgrywka PRL-u z kościołem w Polsce. I kto tę rozgrywkę wygrał? No na pewno nie zwyciężyła ta linia w gronie polskich katolików, niepodległościowa. I to wiemy dobrze, no. Metody tej takiej kolaboracji czy prób dogadania się, ta mentalność zwyciężyła. No, okrągły stół właśnie był takim, nie wiem czy punktem takim kończącym pewien etap, na pewno zaczynającym pewien etap, to jest pewne. I gdyby nie podżyrowanie tej inicjatywy przez polskich biskupów, którzy zwłaszcza, że papież Polak, tak, jedyni mieli u Polaków posłuch. Przecież kto tam przed tym okrągłym stołem tak masowo wiedział o Mazowieckim? No, nikt tam, kto tam wiedział? No, to przecież nie pokazywali go w internecie, że taki doradca Solidarności jest. Ludzie wiedzieli, że jest Wałęsa, jakiś Fraseniuk to wiedzieli, że jest, ale gdzieś nikt go nie widział. Tak? I Michnik i koniec, kropka. To całe grono, których nazwiska wymieniałem przy ostatniej retrospekcji, które jako ludzie Solidarności weszli do parlamentu polskiego, to był owoc okrągłego stołu. Nikt by w to nie uwierzył, gdyby nie było nad tym kropidła episkopatu. No i już. A ja sobie myślę tak.
jest jakiś ważny moment historyczny, skoro się sięga po tak głębokie, długo pielęgnowane zasoby. Bo to pielęgnowano tak długo, że to już najstarsze wino by było wypite. Tu już coś się dzieje i my miejmy świadomość, że dla mnie, jak mówię, kadencja Donalda Trumpa, kiedy się kończy, co się dzieje dzisiaj w świecie, jakie są przetasowania, kto jest wróg, a kto swój, to już ci recytują głowy państw. Także myślę, że my żyjemy w czasach historycznych. Tylko no, oczywiście nie zdajemy się z tego sprawy, bo nikt w tym filmu nie kręci. Się ogląda, prawda, historię. To my codziennie kręcimy. To my to przestrzegamy i musimy być szczególnie czujni. A ja pamiętam lat temu dawno, kiedyś przyszli do mnie dziennikarze gdzieś tam na rozmowę i mówią, a co pan uważa będzie takim, jakie największe było zaniedbanie w tej Polski, tej teraz, po okrągłym stole. Mówię, brak lustracji w episkopacie. No i miałem rację. To teraz jest lustracja, tylko na raty i nie robiona, że tak powiem, celem poznania prawdy, tylko rozgrywek politycznych. Kolejnych rozgrywek. Oczywiście. A Polacy nie mają prawa do prawdy. Rzeczywiście powiedział tak i Andrzej Duda, i Jarosław Kaczyński. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na zbieżność dat. Zobaczcie, te 6 lat tej nieświadomej, powiedzmy, współpracy, czyli picia wódki i plotkowania o tym, co się tam dzieje w Watykanie, kto z kim i tak dalej. Jakie to są lata? Możesz jeszcze raz, masz tam gdzieś coś tam 80. Mówimy o czasach, tutaj stan wojenny. Dokładnie. Do okrągłego stołu. Właśnie to chcę wam uwypuklić. Stan wojenny w Polsce. Ponad 100 ofiar, reszta wyrzucona za granicę, a katolicki arcybiskup pije wódkę z ubekami. A ksiądz Popiełuszko jest torturowany przez sowieckich oprawców tu właśnie, dokładnie w tym samym czasie. To było kilka tygodni po ogłoszeniu stanu wojennego. Zobaczcie, jak można mówić o moralnym przywództwie czy o duchowym przywództwie biskupów katolickich. Mówię, Głódź to prawdopodobnie najlepszy z nich. Ale i tak siedział i pił wódkę z mordercami księdza Jerzego Popiełuszki. Tyle w temacie Kościoła katolickiego. Jeszcze jeden wątek, moi drodzy, bo to trzeba też w kontekście także jeszcze ująć polityki międzynarodowej, bo to nie chodziło tylko o rozgrywkę polski Kościół katolicki bezpieka, bo to by było za bardzo... Za mało. Za mało. To chodziło o coś znacznie większego. W roku 80, gdy ekipa Gierka została odsunięta od władzy, przez kogo? Przez ekipę Jaruzelskiego, tak? Jaruzelski powiedział rzecz światu bardzo ważną. Nie mamy forsy, przestajemy spłacać długi i co nam zrobicie? Kredytów było nabrane. W momencie w 80 roku Polska przestała mieć zdolności spłaty kredytów. Jaruzelski to powiedział głośno. Mhm. Jak reaguje świat, gdy się dowiaduje, że forsę dała, nie może odzyskać? No to co zrobił? Mówił, no to co zrobić, żebyśmy odzyskali forsę? I to jest ciekawe, że gdy Jaruzelski wprowadził niedługo potem stan wojenny, a to tylko Stany Zjednoczone de facto, no Wielka Brytania też, ale jeśli mówię o Niemcach, Francji czy Kanadzie, to oni tam nie byli przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Tylko Reagan ostro powiedział, tak się nie będziemy bawić. Dlaczego? Oni uznali, że lepiej dać Jaruzelskiemu pewne możliwości uruchomienia możliwości z powrotem spłaty kredytu. Dlatego tutaj nie było reakcji rządów. I zwróćcie uwagę, to już mówimy, że w połowie lat 80. zaczęli pojawiać się eksperci, prawda, w Polsce, już tu obwąchiwać, co lepsi tacy kołotkowie bywali na Zachodzie. Czyli mówiąc krótko, rządy państw zachodnich, które dały komunistom pożyczki, chciały zyskać pieniądze, więc dali komunistom wolną rękę, a jak się okazuje, innych zachęcili do tego, żeby komunistom tutaj nie robić krzywdy, bo uruchomił tą linię spłaty, czyli tutaj można posądzać, że i duchowni polscy byli też tak ustawieni, że słuchajcie, z Polaków trzeba dać wypompować tą kasę bankierom zachodnim. Polakom. No to dziwicie się, że potem był okrągły stół i kurs na zachód, że to tamci był sztywny kurs dolara, że to oni nastawiali marketów, to my weszliśmy do Unii Europejskiej. I teraz sobie proszę odrobić lekcję domową. Ile pożyczyli komuniści od bankierów zachodnich? 30 miliardów.
a ile nas spompowali w ciągu ostatnich 30 lat po komunizmie. A to już nawet nikt nie wie. Czyli widzicie, że utrzymanie komunistów przy władzy, byle z Polaków można było ściągnąć kasę, tak, było w interesie finansjery tak zwanej międzynarodowej. I to nie są wyssane, powiedzmy tam z jakichś, prawda, od zwolennika teorii spiskowych fantasmagorie, tylko gołe fakty. Interes był taki, że nie dość nam pożyczali pieniądze na rozruch, sprzedawali licencje za te pieniądze, tak? No to mieli interes w tym, żeby my od nich braliśmy te pieniądze i u nich wydywaliśmy na licencje. Tak samo działa Unia Europejska. Oni im dają na początek, my od nich musimy resztę pożyczyć. Kwestia, jakie jest zadłużenie dzisiaj Polski? Czy większe, czy mniejsze jak Zagierka? To jest kilkadziesiąt razy większe. No, to widzicie państwo, że ktoś miał interes w tym, żebyśmy dalej harowali na tłustość cudzych kont. A dzisiaj ta międzynarodowa finansjera się spotyka w ramach... Właśnie z biskupem, towarzyszem, paroleum. I dlaczego było poparcie dla wejścia do Polski, do Unii Europejskiej ze strony Episkopatu Polski? I papieża. Jana Pawła. Mamy też odpowiedź. Tu się przysłużył. Tylko tu właśnie... To nie my. To jeszcze naprawdę lata temu mówił Stanisław Michalkiewicz, jak pytaliśmy go, dlaczego papież poparł wejście Polski do tego absolutnie nieopłacalnego projektu. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, to są słowa Jana Pawła. Michalkiewicz powiedział wtedy, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem. Powiedział inaczej, że papież został przekupiony. Tyle. To powiedział autorytet Radia Maryja, tak. Prawicowy, lewicowy, rosyjski, jak tam chcecie. Teraz prochiński. To mówię, to nie myśmy to powiedzieli Polakom. My się tylko zgadzamy z tą oceną. A propos powiedzenia prawdy, to ludzie zastanawiają się, dlaczego na przykład arcybiskup Głódź nie opowiedział o tych kontaktach z tym aparatczykiem w jakiejś książce, tylko my po 30 latach musimy trochę treść dowiadywać, ujawnić. Dowiadywać o takich rozmowach. Była komisja, zdaje się, nawet on stał, może nawet na jej czele, to by trzeba doczytać, taka komisja wewnętrzna Kościoła katolickiego, lustracyjna, spowiadająca tam biskupów z kontaktów z Moskwą, tylko że utajniono. Okazało, że nic tam ciekawego nie było. Ciekawego nie ma, tak jak w raporcie. No to po co tajniać, jak nic nie ma ciekawego? To jest pytanie. I ten aneks, wiecie, zbiór zastrzeżony i aneks, to wszystko Polaków ma nie interesować, ale idąc tym wątkiem. Tych pieniędzy, bo one rzeczywiście w polityce są bardzo ważne, jeśli niekiedy nie najważniejsze. Rzeczywiście pierwsza rzecz to było wyrwać te pieniądze pożyczone Gierkowi. No to zobaczyli, zbudowali mechanizmy, żeby wyrwać te pieniądze. Poszło gładko. To co robi każdy normalny biznesmen? Jak na tym interesie tyle można było zarobić. Jedziemy dalej. To jedziemy dalej. Oczywiście. Teraz trzeba było wziąć, najpierw wzięli do spółki tylko komunistów. Przecież już te wyjazdy na zachód się wzięły. Kiedy ta akcja miała pójść na dużo większą skalę, to mówimy, teraz musimy biskupów dołączyć do tej. Niestety będzie trochę drożej, ale oni nam wniosą w wianie. O. Spokój Polaków na dziesięciolecia. Żaden Polak nie zbuntuje się przeciwko świętemu Kościołowi katolickiemu. Bo to tak jakby przeciwko Bogu i Najświętszej Panience się zbuntował. Tu będziemy ich doić, ile będziemy chcieli. I po to był okrągły stół, który zorganizował kto? Kościół rzymskokatolicki w Polsce. Żebyście pamiętali, drodzy Polacy, kto wam zorganizował okrągły stół, a kto później ogłosił grubą kreskę. I to nie był towarzysz Michnik. Prosimy teraz, panie Marianie. Tylko pił tam jako jedna z marionetek tego układu. Łącznikowy taki oficer. Dokładnie. Będziemy się przyglądać, jakie nowe materiały będą wypływać ze zbioru zastrzeżonego IPN i jak to będzie wpływać na polską scenę polityczno-społeczną. Powiemy jeszcze za chwilę o tym, że Emmanuel Macron będzie naciskać na Donalda Trumpa, ale przed tym... Chyba za paluszek go mocniej ściśnie. Pamiętacie to zdjęcie, jak mu dał paluszek? I on tak idzie jak dziecko, to paluszek se złapał. Weźcie, idźcie z tą marionetką, to nawet nie ma o czym gadać. Chyba nawet nie został zaproszony. Zresztą oszust wyborczy już mu pokazują, że miał sponsorowaną kampanię i to tak swoją dalej. Drogą. No. O tym za chwilę, a teraz prosimy o kalendarium Mariana Kowalskiego. 8 czerwca, wydarzenia w Polsce. W
1920 roku, w czasie plebiscytu na Górnym Śląsku, niemieckie bojówki napadły na siedzibę Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu. W 1936, w czasie demonstracji robotniczej w Toruniu, policja zastrzeliła działacza komunistycznego i związkowego Juliana Nowickiego. W 1945 roku Oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Antoniego Żubryda uwolnił grupę żołnierzy podziemia antykomunistycznego z więzienia NKWD w Sanoku. W 1996 roku powstała Akcja Wyborcza Solidarność. No, co to była Akcja Wyborcza Solidarność? Była to taka koalicja, porozumienie ugrupowań takich centroprawicowych, rozproszonych po przegranych wyborach, pod auspicjami Związku Zawodowego Solidarność. A najbardziej paskudne było to, że potem powstał rząd Jerzego Buzka jako przedstawiciela tej Akcji Wyborczej Solidarność. A w koalicyjnego z Unią Wolności Balcerowicz znowu został tam wicepremierem. Wszystko jak zwykle zrobili pozostało. Ludzi w konia. W 2003 zakończyło się dwudniowe referendum europejskie. Frekwencja 58,8%, czyli ludzie generalnie nie pchali się do urn. I wynik 77,4% za wejściem do Unii. Także jak jednomyślności za po stronie Polaków nie było. W 2004 Hu Jintao jako pierwszy przywódca Chin Ludowych złożył wizytę w Polsce, a w 2009 roku w Poznaniu zburzono pomnik Karola Świerczewskiego. Wydarzenia w świecie. W 793 pierwszy odnotowany najazd Wikingów na ziemię brytyjską. W 1524 w czasie hiszpańskiego podboju Ameryki w bitwie pod Acaxual Indianie Pipil pokonali Hiszpanów i sprzymierzonych z nimi Indian. W 1794 w rewolucyjnej Francji odbyły się pierwsze i jedyne obchody święta istoty najwyższej. A była to taka formalna religia państwowa wprowadzona we Francji dekretem Konwentu Narodowego w 1794. Jej głównym propagatorem był Robespierre, który, będąc deistą, pragnął w ten sposób sprzeciwić się tendencjom dechrystianizacyjnym i kultowi rozumu. Czyli tam też różne były takie poglądy. Deizm, no to taka doktryna, że Bóg owszem jest, stworzył, nakręcił jak gdyby zegarmistrz zegarek, a później zostawił sobie... Nie wtrąca się do polityki. Nie wtrąca się do polityki. To większość kościoła katolickiego to są deiści. Mówię o biskupach. Tak, kult istoty najwyższej zakładał istnienie Boga, rozumianego w sposób deistyczny, oraz nieśmiertelność duszy, łącząc równocześnie wiarę w powyższe dogmaty z promowaniem tzw. cnót republikańskich, takich jak patriotyzm, oddanie ideałom wolności i równości, gotowość do poświęceń i przedłożenie interesu państwowego nad osobisty. Odrzucał jednak interwencję nadprzyrodzoną zarówno w wydarzeniach historycznych, jak i osobisty los człowieka na ziemi, odżegnując się tym samym od koncepcji władzy pochodzącej od Boga. Wyrazem kultu istoty najwyższej miał być szereg świąt republikańskich, w których jednak sama postać istoty najwyższej pojawiała się stosunkowo rzadko. O wiele szerzej akcentowane były wartości abstrakcyjne, jak odwaga, braterstwo, młodość czy szczęście. W samej istocie najwyższej praktyce zaś samej istocie najwyższej to hołd złożono tylko raz. To święto odbyło się tylko raz. Natomiast we wszystkich budynkach publicznych, w szczególności nieużytkowanych kościołach katolickich, umieszczone stały tablice głoszące uznanie istoty najwyższej przez naród francuski. W Paryżu odbyła się ta ceremonia religijna zorganizowana według pomysłu samego Robespierre'a, który był również głównym aktorem tego święta. Maszerował on na czele szeregu deputowanych, ubrany w świąteczne szaty z kwiatami w dłoniach. Następnie na oczach tłumu odsłonięty został posąg istoty najwyższej, zaś spalone zostały figury ateizmu, ambicji osobistej, egoizmu i fałszywej skromności. A ciekawe, jak wyglądały te wszystkie figury. No nie wiem. Jak tutaj. Figura istoty najwyższej? Są jakieś obrazy z tamtych czasów. Czy to było podobieństwo Robespierre'a?
Nie. Mało podobne. Raczej to takie antyczne były stylizacje. W 1867 po utworzeniu Austro-Węgier cesarz Austrii Franciszek Józef I został koronowany na króla Węgier. W 1940 w czasie bitwy o Atlantyk okręt podwodny ORP Orzeł nie powrócił planowo do brytyjskiego portu i został uznany za utracony. W 1941 w czasie kampanii śródziemnomorskiej pod pretekstem przeciwdziałania przelotom niemieckich samolotów z pomocą dla irackiego powstania wojska wolnej Francji i siły brytyjskie rozpoczęły inwazję na Syrię i Liban. W 1946 w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa Wojsk Alianckich, do której nie dopuszczono żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. W 1949 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Rok 1984 George'a Orwella. Sam Orwell miał poglądy takie socjalno-demokratyczne i dostrzegał zagrożenie dyktatury ze strony zarówno takich totalitaryzmów o podłożu konserwatywnym, jak i komunizmu. W 1944 w czasie Powstania Warszawskiego wystąpił w obronie Polaków i skrytykował zachowawcze nastawienie angielskiej inteligencji wobec polityki Józefa Stalina. Zarzucił jej tchórzostwo, obłudę oraz cichą aprobatę sowieckiej polityki wobec Polski. Wypowiedział wówczas następujące słowa. Chciałem zaprotestować przeciwko tchórzliwemu nastawieniu do powstania w Warszawie brytyjskiej prasy. Generalnie zostało stworzone wrażenie, że Polacy zasługują na klęskę, nawet jeżeli dokładnie robią to, do czego nawołują ich aliancki rozgłośnie w ostatnich latach. To jest moje przesłanie skierowane do lewicowych dziennikarzy i generalnie do całej inteligencji. Pamiętajcie, że każdy z was zapłaci za swoją nieszczerość i tchórzostwo. Nawet nie myślcie, że przez lata będziecie służalczo lizać buty sowieckiego reżimu i nagle znowu powrócicie do duchowej godności. Raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. Zobacz, prawdę im powiedział. Prawdę im powiedział. Pozdrawiamy katolickich biskupów. W 67 w czasie wojny sześciodniowej na wodach międzynarodowych izraelskie samoloty i torpedowcy zaatakowały pomyłkowo okręt USS Liberty, w wyniku czego zginęło 34 członków załogi, a 171 zostało rannych. W 82 wojna o Falklandy Malwiny argentyńskie samoloty uszkodziły okręty desantowe Galahad i Tristram, z których dokonywany był desant. W wyniku ataku zginęło 56 Brytyjczyków, a 150 zostało rannych. W 2008 Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig formuły pierwszej Grand Prix Kanady. Urodzili się w 1939 Piotr Kołodziejczyk, polski wiceadmirał, polityk, minister obrony narodowej. W latach 89-91 sprawował mandat posła w Sejmie Kontraktowym z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po rozwiązaniu partii wchodził w skład klubu posłów wojskowych. Od 90, no to słuchajcie, to od 90 był ministrem obrony w rządach Mazowieckiego Jana Krzysztofa Bieleckiego. To ciekawe, przedtem był Florian Siewicki przez krótko w pierwszym rządzie Mazowieckiego, czyli ten, co stan wojenny wprowadzał. Potem już dali niekomunistę Kołodziejczyka. W 92 miał objąć urząd generalnego inspektora sił zbrojnych. Po przekazaniu urzędu Janowi Parysowi z rządu Olszewskiego pod koniec 91 został przez niego natychmiastowo wbrew woli prezydenta Wałęsy przeniesiony do rezerwy, co uniemożliwiło objęcie tego stanowiska. Sytuacja ta była początkiem konfliktu pomiędzy prezydentem a ministrem obrony zdymisjonowanym w połowie 92 roku. A generalny inspektorat sił zbrojnych nie został nigdy utworzony. Stanowisko ministra obrony narodowej Kołodziejczyk sprawował ponownie w latach 93-94 w rządzie Pawlaka. Został zdymisjonowany po przedłużającym się konflikcie z prezydentem Lechem Wałęsą. Już był w konflikcie z Lechem Wałęsą i szefem sztabu generalnego generałem Wileckim. Kulminacją tego sporu był tak... W ruchu narodowym, nie? On się znaczy on miał poparcie, przewijał. Tak. Był kandydatem na prezydenta. No właśnie.
kulminacją tego sporu, no, bardzo go chwalił Korwin-Mikke wówczas. O, a to cię nie dziwi, cię to? Tak, kulminacją tego sporu był tak zwany obiad drawski przy okazji odprawy kadry dowódczej Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim, podczas którego w obecności Lecha Wałęsy i Tadeusza Wileckiego generałowie skrytykowali działalność Piotra Kołodziejczyka, dając prezydentowi pretekst do jego odwołania. W drugiej połowie lat 90. Kołodziejczyk był związany z Unią Wolności. To było ciekawe, bo przedstawiano Piotra Kołodziejczyka, czyli wiceadmirała, jako cywilnego ministra. No takie to były hopsztosy. Raz go Wałęsa bronił, potem go tam w spisku generałów kazał odwołać. Mówiąc krótko, to były burzliwe czasy, ale podkreślę, przypomnę, że sam Jan Parys był pierwszym ministrem obrony narodowej, który w rządzie Olszewskiego podniósł kwestię wejścia Polski do NATO, a wtedy jeszcze wojska rosyjskie stacjonowały w Polsce. Dalej, w 1941 urodził się polski sztangista Zygmunt Smalcerz. W 1947 grafik, karykaturzysta Edward Ludczyn, autor grafik na płyty chociażby zespołu Perfect. W 1951 Olga Jackowska, wokalistka, członkini zespołu Manam. Kora była pierwszą żoną Marka Jackowskiego, z którym zakładała zespół Manam. Po 3 latach małżeństwa, to był 71, przeprowadziła się z rodziny u Krakowa do Warszawy, poznała swojego kolejnego partnera Kamila Sipowicza. On często się tam prezentuje w różnych takich kodziarskich awanturach. U szczytu popularności zespołu w 1984 Kora rozwiodła się z Jackowskim, zatrzymując dzieci, jednak oboje postanowili wciąż dzielić życie zawodowe. Wokalistka zamieszkała z Sipowiczem w Warszawie dopiero w 1989 po śmierci jego matki, która nie akceptowała tego związku. W sierpniu 12 Kora została oskarżona o posiadanie w swoim domu niedozwolonej prawnie ilości konopi indyjskich, za co jej groziła pozbawienie wolności do lat 3. Do przeszukania domu doszło po informacji służby celnej, która odkryła, że w parce nadanej w czerwcu na adres artystki... Dla psa. No tak, dla psa. W jej obronie ze względu na nisko szkodliwość zarzucanego czynu stanął były prezydent Kwaśniewski, no, też abstynent znany. Sprawa paczki została umorzona przez prokuraturę w grudniu tego samego roku z powodu niewykrycia sprawcy. No tak. A sprawa posiadania środków odurzających w domu została warunkowo umorzona przez sąd w czerwcu 13. Potwierdzono winę Kory, ale uznano, że społeczna szkodliwość jej czynu nie była znaczna. Czyli nie wykryto sprawcy, ale wykryto winną. No nie, generalnie takie zawracanie głowy. Warszawka znaczy. Mówiąc krótko, ważnych osób nie wolno by niepokoić. W lutym 14 artystka przyznała po raz pierwszy, że zapadła na chorobę nowotworową, a w tym czasie Kora sformalizowała swój związek od 40 lat, nieformalny z samym Kamilem Sipowiczem. Zmarli. 2005 rok. Lech Pruchno-Wróblewski. Był absolwentem Wydziału Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W latach 91-93 był posłem na Sejm z ramienia Unii Polityki Realnej. Był wiceprezesem partii. W latach 94-98 zasiadał w warszawskim samorządzie z ramienia Prawicy Razem. W 95 opuścił Unię Polityki Realnej i założył taką partię, no nie przebiła się jakoś szerzej, pod nazwą UPR Prawica, która współpracowała z Ruchem Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. W wyborach parlamentarnych 2001 bez powodzenia kandydował z listy Ligi Polskich Rodzin. No, Lech Pruchno-Wróblewski był uważany za takiego przywódca tej frakcji patriotycznej UPR-u, takiej skłonnej do współpracy z ugrupowaniami tymi mniejszymi centroprawicowymi i z racji tej, że jeśli miał restaurację w Warszawie, chyba na Starym Mieście, to taki był punkt spotkań u niego, był taki, tego całego towarzystwa. No był człowiekiem, raz przelotem spotkałem pana posła, był bardzo sympatyczny, dowcipny i powiem szczerze, że gdyby jeszcze pożył, to mógł wiele dobrego dla Polski zrobić. To jeden z tych naszych kolegów z Unii Polityki Realnej, za którego się wstydzić nikt nie musiał. I wielka strata dla polskiej prawicy, ta,
ta przedwczesna śmierć. To wszystko na dziś. Dziękujemy serdecznie, a my jeszcze kilka tematów, jeśli pozwolicie. Jesteśmy już prawie 15, dochodzi u nas w Lublinie, ale prezydent Francji Emmanuel Macron, no tak grozi Donaldowi Trumpowi, że na szczycie G7 będą przeprowadzane uprzejme naciski na Donalda Trumpa w sprawie ceł. Jak myślicie, jak będą wyglądać te uprzejme naciski? Uprzejmie. I myślę, że pan Macron niewiele wskóra, no bo jeżeli zobaczymy, jakie towary są na tą czarną listę przez europejskich polityków wciągnięte w ramach odwetu, no to ja w zasadzie mam wrażenie, że oni nic nie mogą Stanom Zjednoczonym zrobić. No bo dżinsy, no kto chce chodzić w dżinsach takich porządnych, to muszą być amerykańskie, markowe. Kto chce kupować bourbona amerykańskiego, no to musi być to bourbon amerykański. Kto chce jeździć Harleyem, to musi być amerykański. A powiedzmy stali, aluminium to można kupować na całym świecie. Także ten odwet mnie śmieszy zapowiadany. Szczególnie, że tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, we Francji rozpoczęła się, czy jest teraz polityczna burza. Macron miał płacić zaniżone rachunki za swoją kampanię. Taki jeden ze sposobów łapownictwa. Może nie dzień korupcji jak w Chinach komunistycznych, ale widać, że elita ta pseudoprawicowa, bo przecież to są tacy konserwatywno-prawicowcy, to są zwykłe świnie i oszuści, tak samo jak w Polsce. To jest niezgodne z francuskim prawem, takie zaniżane ale zaniżanie cen. Ale będzie nikła szkodliwość społeczna, nic się tam nie wydarzy. Nawet do 70% mniej za wynajem sali, czy na inne organizowanie różnych spotkań wyborczych. No ale to zobaczymy, czy przeżyje Emmanuel Macron. Na razie przeżyje. To na jednak razie grozi Donaldowi Trumpowi. I tutaj w tym kontekście ciekawa wypowiedź Antoniego Macierewicza, która no, ustawia go w totalnej kontrze wobec polskiego rządu. W polskim radiu powiedział: nie jesteśmy skazani na Brukselę, nie możemy być traktowani jak ubodzy krewni. Alternatywą jest Związek Państw Europy Środkowo-Wschodniej w sojuszu z USA. Mam nadzieję, że obecny rząd i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nie cofną się przed naporem właśnie Niemiec i Unii Europejskiej. Rząd, który by zaprzepaścił to jest najważniejsze zdanie. Dotychczasowy dorobek. Zwróćcie Państwo uwagę, jeszcze raz może. Rząd, który by zaprzepaścił dotychczasowy dorobek zmierzający do umocnienia polskiej niepodległości i oparcia jej poza własnymi siłami na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, byłby rządem, który zasługiwałby na smutne komentarze w historii. Powiedział były już niestety minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. U nas ten rząd już zasługuje na smutne komentarze, nie czekamy na historię. Tak właśnie napisałem na Twitterze, że mówi prawie to samo, co jak idź pod prąd i rząd Morawieckiego z nadania Jarosława Kaczyńskiego, bo to trzeba cały czas podkreślać, to nie Morawiecki sobie wziął władzę, to Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i ministra Macierewicza dało temu człowiekowi władzę, to rząd zdrady narodowej. Zobaczcie, minister Macierewicz mówi to samo, ale językiem zawoalowanym. Mm-hmm. Mówi, no bo gdyby nie było takiego ryzyka w tym rządzie Morawieckiego, że on to robi, nie? I że ma nadzieję, że obecny rząd zobaczcie, on to mówi, zrobi. Mówi tak do rządu, który żyruje. Gdyby ten rząd to zrobił, to by był rządem zdrady. No bo jakim rządzie się pisze? No, że on już to robi. W podręcznikach do historii, w smutnym tonie. No właśnie o zdradzieckim rządzie, tak jak mieliśmy i w czasie zaborów, i Targowica, i tak dalej. Czyli Macierewicz przestrzega już tak prawie, że wprost. My mówimy wprost, a Macierewicz mówi tak jeszcze przez szybkę i tak dalej, nie do końca. Rząd Morawieckiego to rząd zdrady narodowej, który właśnie zniszczy tę dziejową szansę zbudowania znowu Wielkiej Polski w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. On to robi, on to zrobi.
Powiedział to w Radiu Maryja Antoni Macierewicz. Mówił to w kontekście stałych baz USA w Polsce, do których dąży, ale jest to postrzegane przez Niemcy i część establishmentu Unii Europejskiej jako działanie wzmacniające sojusz amerykańsko-polski, jednoznacznie osłabiające dominantę niemiecką w Unii Europejskiej. W Niemczech bardzo wpływowe są kręgi, które chcą się pozbyć USA z kontynentu europejskiego, powiedział Antoni Macierewicz. No, mamy tutaj rozdanie, które może się skończyć rozłamem w partii PiS. Dostałam informację z reżyserki, że Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala. Podobno był w szpitalu właśnie na okoliczność operacji kolana, ale... Nie wierzymy w to. Znaczy kolano też może być. Że chodzi o nowotwór. Także... Tu to, co powiedział minister Macierewicz, to są bardzo oczywiście ważne słowa, tylko my czekamy na czyny. Mówiłem tu, że tutaj jakieś spotkanie w klubach Gazety Polskiej jest planowane. Prawdopodobnie za kilka tygodni będziemy mieli bardzo poważne ruchy polityczne na naszej scenie, stąd też i ta nagonka na ministra Macierewicza, żeby cały czas jego pozycję umniejszać. Będzie się to nasilało. Antoni Macierewicz mówił o wpływach niemieckich, rosyjskich, mówił też jako jeden z niewielu o wpływach chińskich w Polsce. I powiedział to samo, co Idź pod prąd, jeśli chodzi o z jednej strony rolę odstraszania baz, że żaden kraj, gdzie były stałe bazy, nie został zaatakowany przez nikogo w świecie. I powiedział o tej roli cywilizacyjnej, że to jest przeniesienie Ameryki do Polski z jej wartościami, z jej stylem życia, no i oczywiście z jej fundamentem, czyli oparciem całej polityki, całego istnienia narodu na Biblii, na Bogu Biblii. Antoni Macierewicz nazwał to instytucjami amerykańskimi, które tutaj właśnie, tak to ładnie nazwał. Zostaną w Polsce przywiezione właśnie wraz z tymi stałymi bazami amerykańskimi, o których już mówimy od kilku dobrych lat. Ciekawe, czy rozumie tutaj też kościoły amerykańskie. No instytucje kościoły. No nie powiedział kościoły, ale nie może mówić, nie może mówić dokładnie tak samo jak Idź pod prąd. Chociaż nie może, ale miejmy nadzieję, że myśli. No to skoro mówimy o kontekście rosyjskim, chińskim, to jeszcze powiedzmy o spotkaniu dwóch bratnich dusz, czyli Putina i Xi Jinpinga. Władimir Putin jest w Chinach. Został podjęty przez prezydenta już dożywotniego, tak? Cesarza. Putin też po raz czwarty został prezydentem Rosji, także mają o czym rozmawiać. No i tu AFP zauważa, że Chiny i Rosja zacieśniają relacje po tym, jak prezydent USA Donald Trump wskazał te kraje jako rywali USA, zarówno w dziedzinie gospodarki, jak i w kwestii wyznawanych przez te kraje wartości. Czyli liberalne europejskie media widzą ten podział, o którym my mówiliśmy już kilka lat, tak? Że tutaj z jednej strony komunistyczna Rosja i Chiny, a z drugiej strony Donald Trump. Nie mówi się tylko o gospodarce, ale także o wartościach. Wasz jeszcze krótki komentarz. Ale nie ma sojuszu chińsko-rosyjskiego. Nie. To, że akurat prezydent Rosji bardzo ciepło się wypowiada o sobie. Przyjaciel. Tak, to jest taka przyjaźń, no jeszcze myślę bardziej namiętna niż w stylu Honeckerowsko-Breżniewowskim. Wprawdzie ci panowie... Czy się nie całują przed kamerami. Nie tak ostentacyjnie, bo to jednak dzisiaj to jest niestosowne, tak? Ci, co jak pozują na obrońców konserwatywnych wartości, jeżeli całować w usta publicznie. Nie wiedzą, co robią prywatnie. Różnie komentowane by było. Ale widzimy, że te dwa państwa, jedno komunistyczne żywcem, drugie postkomunistyczne, aczkolwiek kadrowo komunistyczne, wspólny front obrały. Wrócili do tej narracji, którą przerwała niestety śmierć Stalina, czyli mają powrót do czasów stalinowskich, czyli Związek Radziecki i jego ekspozytura na Azję Żółtą, Chiny Ludowe, no miały wspólne plany. No, Chruszczow tam był mniej charyzmatyczny od Stalina, ten Mao Zedong uznał, że nie będzie tam temu durniowi nadskakiwał. Sam się chciał wybić na lidera, no to doszło do poróżnienia, ale już od chyba 2008 roku, jak mówiłem, to... chemia wróciła, teraz to jest taka jawna, to jest małżeństwo z rozsądku.
Ja wierzę w trwałość małżeństw z rozsądku. To mimo to całowanie w usta, to tam Honeckera z Breżniewem, to tam były takie, powiedzmy sobie, forma molestowania na potrzeby propagandowe, a to już małżeństwo z rozsądku. Trwałe, nie wiem czy szczęśliwe, ale zgodne, szczęśliwe, zgodne i trwałe, nie wiem czy szczęśliwe. Wspólnota interesów bandytów, no i to jest oczywiste. Minister Macierewicz nakłada na to właśnie rolę Niemiec, bardzo słusznie i cieszymy się, że przynajmniej jeden polityk tego obozu nierządu narodowego jednak mówi jakieś takie elementy prawdy Polakom, że tutaj się ten sojusz Euroazji szykuje, w którym Niemcy chcą odegrać bardzo ważną rolę i wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy. Tu zobaczcie, że to samo agentura rosyjska mówi, żeby internować tam wojska amerykańskie i różne i straszy, że będą strzelać, różne takie kucypały opowiada. Bardzo dobrze, że opinia publiczna może tam troszeczkę dotrze do niektórych, że to nie jest sojusz gospodarczy, to jest sojusz cywilizacyjny, że mamy znowu imperium dobra, chrześcijańską cywilizację na czele ze Stanami Zjednoczonymi i mamy imperium zła, które chce zbudować rząd światowy. I Kościół katolicki jest w ścisłym porozumieniu z lewactwem zachodnim, z Niemcami, z Moskwą i z Pekinem. Niestety scenariusz bliski apokaliptycznemu, ale to zapraszam na 19.30. Zapraszamy 19.30. Ja szukam, czy dostałam ogłoszenia. Nie widzę. To może najwyżej zrobimy ogłoszenia o 18. Ja poproszę o ten adres od pana, który do mnie napisał list, ale nie podał adresu. Ja spełnię wszystkie prośby pana Bartosza. Jeżeli pan wyśle swój adres, to bardzo proszę. Dokładnie, pozdrawiamy. A ja dziękuję za pamięć naszym widzom obecnie mieszkającym pod hełmem. Może o tym pozwie Fundacji Kusznierewicza wobec Polskiej Fundacji Narodowej. Co sądzicie będą? Powiemy. Miłość się w sądzie skończyła. Polskie odpowiadają, bo to bardzo ciekawa informacja, a my jeszcze... Nie było nocy poślubnej. Jaka ciekawa, no rozkradają Polskę jak zwykle, no to ciekawe, to no, smutna. No, wy jest... mówiliście o tym najgłośniej, również redaktor Hanna Szen. Mówiłem, że skończy się, że ani nic nie będzie z tego projektu. A forsa przepadnie. No to jak się biorą ci katosocjaliści do żłoba, no to wychodzi nawet jeszcze gorzej niż za platformy. Najbliższe dni prawdy o Chinach, projekcja filmu w imię Konfucjusza i Trudno Uwierzyć oraz komentarz redaktor Hanny Szen i Marcina Hagamera Fernandeza w Bydgoszczy. Piątek 8 czerwca, 18 w Domu Kultury Modraczek, ulica Ogrody 15. Olsztyn, sobota 9 czerwca o 16 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ulicy Prostej 38. I w Londynie, sobota 9 czerwca, godzina 18, czyli już jutro, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238, 246 King Street, Hammersmith, kontakt 074 590 895 829. Marzy nam się polski kościół chrześcijański w Londynie. Dlatego tych z was, którzy tym projektem są zainteresowani, prosimy dzisiaj o kontakt. Dziś najdalej jutro, ponieważ no, zaczynamy od grupy biblijnej jak zwykle, ale w przyszłości mamy nadzieję aż tak śmiały projekt już przed wami rysować. Także Polaków, chrześcijan z tamtego obszaru, z okolic Londynu zapraszam do kontaktu. Zorganizujemy, myślę, w ciągu najbliższych dni tam na miejscu w Londynie odpowiednie spotkanie. I też będzie okazja do przyjęcia chrztu. Kto nie mógł przyjechać, czy nie może przyjechać do Polski, no to my przyjeżdżamy do was. Ale trzeba się dzisiaj, najdalej jutro zgłosić. Zachęcamy do kontaktu grupy małpa.idźpodprąd.pl. W Londynie jeszcze w tę sobotę zapraszam dodatkowo na dyskusję z Doris Liu, właśnie w ramach Dniu Prawdy o Chinach, reżyser filmu W imię Konfucjusza, a także z doktorem Enwerem Tochtim, byłym chińskim chirurgiem, oraz Ethanem Gutmanem, nominowanym do Pokojowej Nagrody Nobla w ubiegłym roku. Dzień Prawdy o Chinach także w Dublinie, w niedzielę 17 czerwca o godzinie 17 w Glasshouse Hotel Talat, Dublin, 24, wstęp wolny.
Otrzymaliśmy zdjęcia od klubów Idź Pod Prąd ze Szkocji z wczorajszej projekcji filmu W imię Konfucjusza i spotkania z reżyser Doris Liu w Edynburgu. Dziękujemy i zachęcamy do kontaktu z klubami Idź Pod Prąd. Super, dzięki. Spotkanie z Marianem Kowalskim w Rzeszowie. Dlaczego polska prawica wciąż przegrywa? Sobota 23 czerwca o godzinie 17. Hotel Grain, ulica Tadeusza Rejta na 1, kontakt klub.rzeszów@idzpodprąd.pl. Zapraszamy serdecznie. A już w najbliższą niedzielę, 10 czerwca, zapraszamy Państwa na wystawę rysunku i malarstwa i rzeźby Polonusa z USA Grzegorza Grega Gustawa, Patriotyczne Centrum Kultury Idź Pod Prąd, Lublin, ulica Chopina 4A, godzina 18. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie. I dziś, tak jak mówiliśmy, 19.30, warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim, temat chrześcijanie w obliczu apokalipsy. Przy okazji polecamy najnowszy newsletter Mega Kościoła, który znajdziecie na stronie megakościół.pl. Dziękuję Wam serdecznie za udział w programie, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I prezes partii Ruch 11 listopada Marian Kowalski. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. 18 serwis informacyjny i 18.15 Kowalski, Chojecki odpowiadają. Zawsze głosowałem, a w niejednym moim bluesie namawiam. Głosuj na Korwina. Aż tu nagle co słyszę, Korwin mówi, że nie ma komunizmu w Chinach. Niezmiernie logiczny ten bohater kilku moich politycznie niepoprawnych bluesów. Myślę sobie, czyżby nagle zaczął wróżyć z fusów. Jeśli Korwin taką oczywistą nieprawdę mi tu gada, to teraz będę głosował na ruch 11 listopada. Tam też odnajduję paru byłych korwinowych kuców, co poszli drogą prawdy i nie robią z siebie wierzących w takie brednie buców. Bo do Jezusa Chrystusa się zwracają po błogosławieństwo. A dziś, w czasie ataku rozpasanej komuny, to odwaga jest i męstwo. Więc na głoszącego mity Korwina już głosować mi nie wypada. Teraz będę głosował na ruch 11 listopada.